Witam wszystkich serdecznie w Radio na Fali. Ja dzisiaj troszkę zakatarzony, ale o tym wszystkim, co się w ogóle... Właściwie wychodzę bardziej z kataru niż jestem zakatarzony już po, ale mam dziwny głos przez nos, ale o tym wszystkim będzie... Będzie w dzisiejszej audycji, także moi drodzy, zapraszam na ostatnią w tym roku astronomicznym, alchemicznym zwyczajem. Ostatnią hiperprzestrzeń po to, żeby... Kolejny odcinek pojawił się już w nowym astronomicznym roku. To co, startujemy z tą hiperprzestrzenią dzisiaj, co? No to startujemy. Dzwońcie po babcie, po dziadka. Ściągnijcie im kapcie, może się obudzą w tych fotelach albo jakoś tak. Ty i znajomych zagoń przed to radio. No, żeby tu wszyscy przyszli. Czy jakoś tak? To co, zaczynamy proszę Państwa. Zatem zapraszam na hiperprzestrzeń. To think for yourself and question authority. Także witam wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni, ostatnim odcinku w tym astronomicznym roku, bo tu za chwilę będzie, dzisiaj już jest chyba 20 jakoś tak, to już za chwilę będzie przesilenie, będzie najkrótszy dzień w roku, a potem już każdy dzień będzie coraz dłuższy i będzie coraz przyjemniej, także ostatni odcinek w tym roku. Ja troszkę przeziębiony jestem. Ale o tym wspomnę w ogóle dzisiaj o co i jak z tym moim przeziębieniem, bo to ciekawa historia właśnie w audycji, o takie troszkę może nie tyle podsumowanie, ale zebranie tego do kupy i się taka bardzo relaksująca tradycja, dokładnie dzisiaj tak relaksująca audycja związana z tradycją, która została nam po przodkach. Ja jestem zwolennikiem tych alchemicznych tradycji, inna sprawa, myślę, że doskonale o tym wiecie, także dzisiaj no nic dziwnego, to samo co zawsze. Także dzisiaj się relaksujmy, moi drodzy. Ja tu w ogóle dochodzę do siebie po tym katarze. To co? To zaczynam oczywiście jak zwykle tą hiperprzestrzeń od tego, że was bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline, wszystkich słuchaczy online. Pozdrawiam oczywiście wszystkich mecenasów radia. Dzięki wielkie serdeczne za wspieranie radia przez ten ostatni kalendarzowy rok. Właśnie może powiedzieć geocentryczny rok. Bo to już za chwilę przesilenie, także dziękuję wielce. Nie mam jeszcze danych z polskiego konta, także nie wiem jak tam wygląda sprawa w miesiącu grudniu, ale wszystkich tych z was, którzy wspierali radio w miesiącu grudniu na PayPalu, serdecznie pozdrawiam Aldonę, Grzegorza, drugiego Grzegorza, Adama, Patryku, pozdrawiam, Edwardzie, Łukaszu, Rafale i Macieju, peace and love kochani, wielkie dzięki za wsparcie. Ja właśnie powiem taką ciekawostkę, że w tym miesiącu są prezenty, bo koniec roku, trzeba rozdać troszeczkę prezentów. No wiadomo, że no takie święto, taki moment roku, że to w ogóle podstawa, proszę Państwa, podstawa, elementarna rzecz, żeby porozdawać trochę tych prezentów. Tymi prezentami mianowicie są stickery na lodówki, a się nie tyle stickery, co ja mówię, magnesy na lodówki, które pozwoził książę Edward ze swoich zagranicznych, międzykontynentalnych wojaży. Przywiózł tego troszeczkę, jest tego 5 dokładnie, także wszyscy z was, którzy wpłacicie najbardziej tłustą sumę wsparcia dla Radia na Fali finansowo, dostaniecie po magnesie, on został zapakowany i wysłany do was. To magnesy kupowane gdzieś tam w Japonii, w wielu innych miejscach, spokojnie, ten z Japonii wcale nie świeci, nie jest napromieniowany, nie jest tak źle. Oczywiście nie ma żadnego wyścigu, nie ma żadnego limitu, nie ma żadnych specjalnych sum, nie ma takich rzeczy, to w ogóle nie o to chodzi, żeby robić jakiś wyścig, jakąś gonitwę po kasę, bo to nie w tym rzecz, tylko po prostu ci z was, którzy wpłacą najwięcej w miesiącu grudniu, automatycznie jesteście skazani na to, że dostaniecie prezent od radia. Także moi drodzy, przygotujcie się, a jeżeli ktoś chce dostać prezent od radia i tak bardzo, bardzo chce go dostać, słuchajcie, musicie coś płacić. No może się okaże, że akurat jesteście w tej piątce, która wpłaciła tą największą sumę w tym miesiącu i dostaniecie po prostu prezent. Ja tam nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, to za parę chwil będę sprawdzał, jeszcze parę dni do końca roku, także nie bądźmy już tacy drobiazgowi, nie przeliczajmy wszystkiego na kasę, bo świat już wystarczająco chyba ma wariatów, którzy przeliczają wszystko na kasę i na właściwości materialne, nową psychopatyczną gonitwę za materią. Właśnie, co jeszcze chciałem powiedzieć, poza tym, że prezenty, chciałem was zaprosić oczywiście do wszystkich pozostałych audycji, bo święta, myślę, że może macie trochę więcej czasu, także... Wpadajcie sobie śmiało do archiwum radia, wpadajcie do etykiety zastępczej, wpadajcie do czasu snu, wpadajcie do pichontarium, wpadajcie do teorii chaosu, do syntezy wpadajcie. Ja dzisiaj troszkę wspomnę o syntezie, bo to też taki koniec roku, takie podsumowanie troszkę, no,
za duże słowo podsumowaniu, bo nie ma co podsumowywać, tak będę chciał dzisiaj zebrać właśnie troszkę wątków, opowiadać troszeczkę różnych rzeczy, mam nadzieję, że zadzwonicie. Oczywiście adres na Skype'ie to radionafali.com. No właśnie, pozdrawiam też słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Dzięki wielkie za towarzyszenie temu zjawiskowemu czemuś, podcastowi właściwie. Także wielkie dzięki. Ja tu już za chwilę się pojawię jak zwykle jednym okiem na czacie Radia na Fali, ale nie będę generalnie siedział aż tak mocno na czacie i tam przeglądał intensywnie, bo mnie muli, po prostu mnie muli. Ja żartuję z tym muleniem. Chociaż kto wie, czy żartuję z tym muleniem. Generalnie jestem przeziębiony, znaczy ja się byłem przeziębiony. I teraz wracam do siebie, także koncentruję się na mikrofonie dzisiaj, proszę Państwa. Jeżeli chcecie, to dzwońcie śmiało, serdecznie. Zapraszam do archiwum. No dzisiaj taki relaksacyjny dzień właśnie, bo co mówi tradycja przodków o tym, jakże posępnym momencie roku, momencie mroku, to w ogóle chyba taka najbardziej mroczna audycja w całym roku, akurat ta hiperprzestrzeń, bo jest najkrótszy dzień w sumie. No mówi o tym, żeby nie wykonywać żadnych poważnych rzeczy. Dawniej to się nazywało Saturnalia, ale Saturnalia to jest właściwie rzymska nazwa, myślę, że wszyscy doskonale o tym wiemy. Przed Saturnaliami była nazwa, że to są święta Mitry, czyli boga Etrusków, a właściwie nikt nie wie, kim byli Etruskowie, bo Rzymianie ich wytłukli co do nogi, a później spreparowali taką propagandę, że ci Etruskowie wyjadali im dzieci z kołysek i jakoś tak jeszcze król Tarquin, czy jego syn, zdaje się, zgwałcił kogoś i w ogóle afera dookoła tego była. Ale to taka propaganda troszeczkę, z tego, co się później okazało. Nie wiadomo, jak to było naprawdę. Nikt tego nie wie. No może gdzieś tam są jakieś zapisy, kiedyś się dowiemy, ale jak na razie wszystko jest skryte mgłą tajemnicy. No ale generalnie dawniej się to nazywało, jeszcze przed Saturnaliami, właśnie świętem Mitry. To jest taki w ogóle specyficzny moment w roku, w którym jesteśmy aktualnie, czyli sama końcówka grudnia, przesilenie zimowe. Najkrótszy dzień, najdłuższa noc. Sprawy się kończą i zaczynają od nowa. Taki bardzo symboliczny moment w roku, także dzisiaj najbardziej mroczna audycja w historii całorocznej hiperprzestrzeni. Będzie wiało mrokiem. Dokładnie, proszę Państwa. Co należy robić wtedy, przynajmniej co nam mówili przodkowie? Należy generalnie nie przedsięwziąć. No nie można robić poważnych rzeczy po prostu w tym momencie. Powinniśmy się absolutnie wyluzować, powinniśmy się relaksować, powinniśmy się chilloutować, bawić, spotykać. Generalnie nie jest to moment na podejmowanie jakichś poważnych działań, ponieważ każde poważne działanie w tym momencie roku, to troszkę tak alchemicznie, astrologicznie powiem, jest nacechowane autodestrukcją, ponieważ na niebie jest Saturn, na niebie jest Mars, to takie bardzo wojownicze planety. I kiedy w tym momencie będziemy próbowali podjąć jakieś działania, to może się okazać, że odkryjemy siebie z jakimś karabinem w ręku, także lepiej tego po prostu nie robić. To nie jest ten moment w roku, to jest moment w roku na imprezę, żeby się pochillować, zrelaksować i tak dalej. Także dzisiaj dokładnie zgodnie ze starą alchemiczną tradycją, proszę Państwa, będę się tutaj chillował razem z Wami i troszeczkę tak sięgał do tego, co było w zeszłym roku. Może opowiem troszkę o planach, które są na przyszły rok, chociaż to nie do końca, ja lubię sobie tak zostawiać wolną furtkę i nie lubię jakiegoś takiego strasznego planowania. Jest kilka pomysłów, może w ten sposób. I to chyba najlepiej oddaje sens tej całej sytuacji, bo z planami to jest tak, jak to z planami, proszę Państwa. No, to dzisiaj taka zbiorcza troszkę hiperprzestrzeń, to chyba słowo, które najlepiej pasuje. Możecie śmiało dzwonić radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. Ja absolutnie jestem live, odbieram Was, rozmawiam z Wami, także wszystko jest absolutnie okej. A teraz myślę, jak zwykle, czas najwyższy zacząć od muzyczki. Jeśli w ogóle relaksacyjna muzyczka, i w ogóle relaksacyjna audycja. Właśnie miałem powiedzieć, co z Katarem. To może zanim powiem, co z Katarem. Poza tym, że Katar to jest taka książka Stanisława Lema. Też jest ona niezła, polecam. Ale ja nie o tym. O swoim Katarze powiem za chwilę. O kilku rzeczach też związanych z tym Katarem też opowiem za parę chwil. W ogóle ciekawa historia z tym się zrobiła. Bardzo taka zabawna. Anyway, to może zanim opowiem, posłuchajmy muzyczki o tym, jak Kelly oglądała sobie gwiazdy. My też pooglądajmy gwiazdy. Taki moment w roku. Całą noc na oglądanie gwiazd.
A wy słuchacie Radio na Fali, Hiperprzestrzeni, a na imię Tomek. Oczywiście w Radio na Fali jak najbardziej, proszę Państwa, absolutnie. I oprócz tego retransmitowane w Radiu Paranormalium. A ja to sobie poprawię mikrofon, jak zwykle, zawsze muszę coś poprawiać. Właśnie, a propos poprawiania, to jeszcze poprawię stan pogody za oknem. Słuchajcie, pogoda jest w cudzysłowie kosmiczna pogoda. No bo dzisiaj jest taki moment, kiedy Księżyc i Słońce stoją dokładnie w tym samym miejscu, w Drodze Mlecznej. No, może nie dosłownie w tym samym miejscu, ale generalnie Księżyc jest tuż nad Słońcem, jest niewidoczny. A z jednej strony jest Saturn, a z drugiej strony jest Merkury, Pluto, Wenus, no i Mars. Dokładnie w takim miejscu. Także Słońce i Księżyc jest dosłownie po środku tej całej sytuacji. Tak to wygląda i nie chce być inaczej. No takie alchemiczne bardzo wydarzenie, proszę Państwa, bardzo alchemiczne. Księżyc i Słońce złączone razem w Drodze Mlecznej. Tadam! To się będzie działo. Właśnie, co z tym Katarem? Tak wspomniałem o tym Katarze. Jak powiedziałem, że Stanisław Lem napisał taką książkę. Ja osobiście wolę albo Dzienniki Gwiezdne Pilota Pirksa, jeżeli chodzi o piśmiennictwo Lema. A generalnie najbardziej lubiłem zawsze Kongres Futurologiczny dawno, dawno temu. Anyway. Mówiłem, że dzisiaj troszkę pociągał nosem, bez taki pociągający, troszkę sząkał, no bo katar właśnie. Co z tym katarem? Już mówię, bo tak zapowiadam, mówię o książkach, o wszystkim dookoła, tylko nie o tym. Właśnie, ostatnio prowadząc syntezę, jakoś tak przed syntezą poszedłem sobie na spacer, się tak zwyczajnie przejść, przewietrzyć, popatrzeć na ludzi, na świat dookoła. No i tak wróciłem sobie z tego spaceru i wszystko było okej. I tak pod koniec syntezy poczułem, że troszeczkę coś mnie tam w tym gardle i tak dalej, coś tam mnie kręci, że nie jest tak, jak być powinno. Ale sobie pomyślałem, a co tam, złapałem za pera, zrobiłem sobie jedną sesyjkę, czy jakoś tak, ale byłem tak zmęczony, że po prostu padłem, prawie że zasnąłem z zaperem w ręku. Myślałem, że powinno wystarczyć tak w miarę jak coś jest, ale się okazało, że to niestety było za mało. Powinien właściwie zrobić tak 3 sesje, a nie jedną taką nieskończoną z tym, że jeszcze zasnąłem sobie prawie że z tym zaperem. No i efekt końcowy tego wszystkiego był taki, że obudziłem się następnego dnia. Głowa mi pęka, prawie na pół. Czuję każdą kość, wszystkie mięśnie. No klasyczna grypa i to taka... No a myślę sobie, nie, to nie jest tak, że mnie tak poskładało. Jakoś przeżyję, tak nie wiem, skąd mi się wyłączył jakiś taki bohaterski odruch. I tak do południa jeszcze odpisywałem na maile, załatwiałem różne sprawy dookoła własnego dupska. No jak to w życiu, po prostu trochę rzeczy do zrobienia i tak sobie powiedziałem, nie, jak tylko pokończę sprawy, pokończę wszystkie zawodowe obowiązki i tak dalej, to złapię zapera, zrobię sobie sesję. No i tak jakoś pokończyłem te wszystkie rzeczy, już była chyba 5 czy 6. A jakoś przeżyłem ten cały dzień, ale generalnie pojawił się taki potężny kryzys o tej 5-6 i mnie tak złożyło, że pomyślałem, no nie, to już nie będę odkładał zapera więcej. Wziąłem zapera Jana Taratajsie dokładnie, tego z końcówką orgonową, niektórzy z Was mają. Wziąłem sobie zapas wody restrukturyzowanej, swojej własnej produkcji i to tak chyba z 5 litrów dosłownie, jeżeli nie więcej. Wziąłem witaminę C. Powiedziałem, okej, to lecę z sesjami. Bo niestety zrobiłem taką bardzo głupią rzecz, że zamiast od razu po prostu polecieć i się pozapować, to tak odkładałem i w końcu ten wirus pojawił się prawie wszędzie w moim organizmie. No i koniec końców, jak już złapałem zaper, to już byłem tak załatwiony. Na amen prawie, jakby powiedział to wierzący katolik. Czy jakoś tak. No i złapałem oczywiście zaper, zrobiłem sobie konkretne sesje. No noc była taka kryzysowa dosyć mocno, rzucało mną w tą i w tamto, jak to podczas grypy. Ale zrobiłem taką konkretną ilość sesji, chyba z 6 dokładnie. Ja tak trójkami lecę, 3, kolejne 3 i kolejne 3, 9. Ja stwierdziłem, że nie będę robił więcej, to może być lekka przesada. No to zrobiłem chyba z 6 czy 5, to nie pamiętam już. Inna sprawa, że byłem już taki wyorany, że po prostu nie wiedziałem co zrobić. To było wczoraj. No i koniec końców, po tej dramatycznej nocy, która mnie wykręcała w tą i w tamtą, obudziłem się naprawdę, wow, taki okej. No i dzisiaj od rana pojechałem już konkretnie, też konkretną ilość sesyjek za perem. Też nie chcę przedabrzać, bo to co za dużo, to też niezdrowo. To nie o to chodzi, żeby się zaorać za perem. Tym prądem, bo równie dobrze można sobie wstawić 2 palce do kontaktu, ale też mocno kopnie. Nie żartuję oczywiście, za per zagra troszeczkę coś innego.
No i słuchajcie, okazało się, że właściwie wracam do siebie, no poza tym, że jeszcze mam nos przytkany troszeczkę i brzmię troszkę jak kosmita, no ale w końcu i tak kosmitą jestem, także co mnie to, czasami po prostu brzmię bardziej naturalnie, bardziej kosmicznie. Może dzisiaj jestem bardziej kosmicznie. No ale poza tym, że brzmię kosmicznie, właściwie wszystko jest okej. Cała migrena, ból głowy, znaczy jak czuję tam jeszcze lekkie kawałki tej grypy, jakoś się tam pałętają po mnie, no ale fenomenalna historia. Po prostu inna sprawa, że gdybym mnie zawalił i od razu łapał za zapera i wytłukł to chorubsko, no to może nawet dzisiaj miałbym taki bardziej pociągający głos i nie był takim smarkaczem. No ale trudno, proszę Państwa, zupełnie troszkę za późno i konsekwencje są takie, że po prostu brzmię kosmicznie. Także musicie wytrzymać dzisiejsze brzmienie mojego głosu, lekko zakatarzonego, gdzieś zatkany nos po drodze, ale tak czy siak, kochani, żyje się naprawdę rewelacyjnie. Ja się po prostu dziwię, że jeden dzień, kilka sesyjek i sprawa załatwiona. I to lepszy numer, ponieważ ta historia nie wydarzyła się tylko mi. Okazało się, że dokładnie tego samego wieczora, właściwie popołudnia, mój dobry przyjaciel się do mnie odezwał. Człowiek, którego możecie kojarzyć z hiperprzestrzeni, bo był gościem i opowiadał o tym, jak to jest na tropikalnych wyspach, bo mieszka na jednej z takich tropikalnych wysp gdzieś na Karaibach, czyli Bart. No i rozmawiam z Bartem i Bart mówi, kurczę, też coś mnie łapie, a Bart też jest użytkownikiem. Tu pozdrawiam bardzo serdecznie. Peace and love, Bart. Też jest użytkownikiem Zapera. No i generalnie okazało się, że dorwało nas dokładnie to samo w tym samym momencie i Bart zrobił dokładnie tą samą historię, czyli też by zajął się leczeniem swojej grypki za pomocą, on akurat limonek z witaminą C, ja tu mam taką zwykłą witaminę C, no i wody restrukturyzowane i Zapera. I dokładnie cała historia, się śmieliśmy, że działa dokładnie w taki sam sposób na wszystkich na świecie. Ale w ogóle taki ciekawy moment, bo jak spojrzymy na jakby aktywność fali Schumana, w ogóle na taki astrologiczny moment na niebie, no nie oczywiście z tego heliocentrycznego punktu widzenia, tylko z tego takiego pośrodku, a nawet bliżej do geocentrycznego, no to jest to taki moment, gdzie te wszystkie moce uderzają w ziemię i tak dalej, i tak dalej. I generalnie łatwo się czymś zarazić, jakąś infekcją i tak dalej. No miałem troszkę stresów ostatnio. Znaczy w cudzysłowie miałem stres, miałem jakieś tam sprawy do załatwienia, które mi chodziły po głowie i trzeba było to ogarnąć. Nie zawsze było to przyjemne na tyle, na ile na przykład uważam, że życie w ogóle powinno być przyjemne. Się okazało, że te sprawy były takie troszeczkę po kwadracie, aż niemiło po kwadracie. No i koniec końców przyszedł ten katar i to chyba myślę takie przesilenie troszeczkę, jak się spojrzy na te rezonanse Schumana i tak dalej, to taki chyba moment. I to nie tylko ja złapałem, jak już moi przyjaciele złapali coś takiego w tym samym momencie. O, może ktoś z was złapał właśnie grypę i teraz siedzi smarka. A smarkaj sobie, człowieku, na zdrowie sobie smarkaj. No, dokładnie, także coś takiego może w tym być. To taki specjalny moment roku, prawda? Święta przesilenia zimowego. Właściwie chyba w każdej kulturze, jakakolwiek istniała na tej planecie, przynajmniej w tych wszystkich starych kulturach, jest to takie bardzo istotne święto. W ogóle granie do tej pory jest świętowane dobrą, potężną imprezą. Jest takie miasteczko, znaczy miasteczko, jest takie parę miasteczek w księstwie Bhutan i nie tylko. W Tybecie są takie miejsca, w wielu miejscach na świecie w każdym razie, gdzie teraz zapanowała sroga zima i nie da się tam nawet za bardzo dojechać i generalnie tam są teraz imprezy. Bo jest zima i właśnie jest zawsze duże ryzyko, że jeżeli w tym momencie zaczniemy działać, zaczniemy coś robić, zaczniemy szaleć, no to może nie być najlepiej, to może się skończyć jakąś taką katastrofą. Także żeby wykluczyć tą katastrofę i to całe zamieszanie, potencjalne oczywiście, nie tam, że jakimś jestem katastrofistą i wróżę jakąś zagładę świata, nic z tych rzeczy, absolutnie. Dogranie, żeby wykluczyć taką potencjalną niemiłą sytuację, no to jest dokładnie ten moment w roku, gdzie trzeba po prostu usiąść, założyć nogę na nogę i najlepiej na stole jeszcze te nogi wywalić, wziąć sobie do ręki coś miłego do picia, jak ktoś lubi kawkę, to kawkę, jak ktoś lubi jointa, to sobie wziąć jointa do tej kawki, cokolwiek chcecie i granie się po prostu zrelaksować, nie podejmując żadnych wielkich zobowiązań, żadnych wielkich decyzji itd., itd. No już jakieś tam decyzje w tej końcówce roku mam szczęśliwie za sobą, ale to i tak los mi pomógł. Miałem kilka jakichś tam spraw i stwierdziłem, że
No cóż, jak to zwykle w życiu posłużę się zmysłem obserwacji, czy tym, czego nauczyli mnie przodkie, czy jakoś tak, dokładnie. I po prostu przyjrzę się sytuacji i nie będę nic wymyślał, po prostu zrobię to, jak powinno być. Także wszystkie decyzje już za mną, wszystkie sprawy mam nadzieję już pozałatwiane, także dzisiaj się po prostu relaksuję. Co najwyżej mogę nawet nie tyle podsumować, ile troszkę zawiesić się na tym całym ostatnim roku, który się wydarzył z hiperprzestrzenią, popowiadać troszkę kilka rzeczy dookoła tego wszystkiego, posnuć troszeczkę ciekawych rozważań, takich relaksacyjnych, imprezowych, bo dzisiaj, słuchajcie, no dosłownie za 3 dni mamy przesilenie zimowe. Za 3 dni słońce staje w takim miejscu, że zaczyna swoją podróż z powrotem i każdy dzień będzie dłuższy, dłuższy, dłuższy i dłuższy. I będzie teraz cieplej przede wszystkim, co jest bardzo miłe w tym wszystkim, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. To co, to ja może jakąś muzyczkę, ja dzisiaj bardzo relaksacyjnie, moi drodzy, a wy jak chcecie zadzwonić, to oczywiście radionafali.com do Radia na Fali, które nadaje hiperprzestrzeń nieustannie. Pozdrawiam też słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Dzisiaj możecie śmiało dzisiaj dzwonić, możecie nawet powiedzieć o katarze, jeżeli macie jakiś katar, a ja tymczasem znikam sobie smarknąć troszeczkę, ja dzisiaj smarkacz jestem i po prostu będę taki smarkacz dzisiaj przez audycję. A my posłuchamy w międzyczasie muzyczki, ja sobie będę dmuchał niczym w trąbę w tą chusteczkę. A co, dzisiaj można, koniec roku, impreza? No ba. Właśnie. I ten zapar naprawdę działa, moi drodzy, to jest po prostu fenomen, żeby w ciągu dosłownie pół dnia wyorało tą grypę ze mnie, znaczy dalej tam trochę tego jest, znaczy nie tyle grypa, ile pozostałości po tej grypie, ale to jest po prostu szokujące urządzenie, także ja tu pozdrawiam serdecznie Jana Taratajcio, Jan, pozdrawiam serdecznie, peace and love człowieku, po prostu urządzenie genialne. Działa rewelacyjnie. Ja zawsze, jak łapię za zapera, tak zawsze jestem zdrowy i ciężko mi uwierzyć, znaczy nie tyle, że ciężko mi uwierzyć, ile jakby nie ma takich bezpośrednich takich akcji, takich, że łapię za zapera, mija pół dnia i nagle coś się zmienia. To z reguły jest jakiś proces. A przy grypie to, jak działa zaper, jest po prostu widoczne, no wręcz po prostu w skali takiej ekstremalnej, pół dnia i nagle człowiek wraca do siebie. To jest szok. No placebo się nie da tym zrobić, bo placebo nie ściągnie człowiekowi gorączki. Absolutnie. Tak się za bardzo nie da. A wszyscy inni, z tego co wiemy, którzy nie używają zaperów, to leżą poskładani gdzieś tam w łóżku. I im źle. No to łapcie za zapery, moi drodzy. Jeżeli jeszcze nie macie, to zaopatrzcie się w to urządzenie. Naprawdę daje radę. Sam jestem tego po raz kolejny wybitnym dowolem, bym powiedział. Dobra, jakaś muzyczka, moi drodzy, jakaś muzyczka. Jeszcze będzie o Janku Taratajcio, dzisiaj kilka słów wspomnę, bo pojawiła się jedna ciekawa rzecz, ale zanim wspomnę, to jakaś relaksująca muzyczka. Oczywiście. Radionafali.com, hiperprzestrzeń. Tadam! Co za kosmiczny dźwięk na końcu, proszę Państwa, a wysłuchacie Radio na Fali, oczywiście, hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek, audycja też jest retransmitowana przez Radio Paranormalium. Ja tak zasłuchałem się w muzyce, że tak powiem, przyglądałem się, co się dzieje na niebie. No właśnie, o co chodzi z tym ustawieniem planet, moi drodzy, właśnie tego dnia i dlaczego nie warto teraz robić jakichś poważnych rzeczy. Bo jest jedna rzecz, taka ciekawa na niebie. Mars i Saturn dokładnie mają, jak się mówi, elevation, czyli są dokładnie w tej samej wysokości kątowej. Oczywiście wszystko jest geocentrycznie prosto z Ziemi, tak to można powiedzieć, i stoją na 20 stopniach. O co chodzi z tymi 20 stopniami na horyzoncie? Bardzo podobnie stoi Wenus razem ze Słońcem, które stoi na 14 stopniach na horyzoncie. W ogóle jest taka historia z tymi stopniami, jak wysoko planeta stoi nad horyzontem dokładnie, bo do tego się to sprowadza. Jest taka sprawa, która się nazywa Sundance. Indianie odprawiają taki specjalny taniec, kiedy słońce jest właśnie jakieś takie 15
stopni nad horyzontem, albo zachodzi, albo wschodzi. To jest taki specjalny, specyficzny moment, kiedy generalnie rewelacyjnie oddziałuje nasz organizm i mamy takie bezpośrednie połączenie. I to nie jest tylko i wyłącznie taka, że tak powiem, szalona idea, która nam przyszła komuś do głowy, bo zwariował i stwierdził, że akurat 15 stopni, bo nic innego. No, jest kilka powodów, dla których te 15 stopni, no sprawia, że jest to zbadane w nauce od kilku ciekawych stron i są bardzo ciekawe refleksje na ten temat, które dzisiaj Wam oszczędzę. To zostawię taką ciekawość Was, jakby co pewnego dnia się dowiecie w hiperprzestrzeni na ten temat troszkę więcej. No ale generalnie chodzi o to, że wtedy Słońce, wysyłając te swoje promyki energetyczne do Ziemi, przechodzi przez naszą atmosferę i się na tyle fajnie filtruje, że wszelkie, że tak powiem, nadmierne promieniowanie UV, wszelkie nadmierne promieniowanie podczerwone, generalnie wszelkie tak zwane za dużo to niedobrze, nie dochodzi już do nas i to jest taka czysta, bardzo dobrze propagująca, lecząca energia odbita ze Słońca. Dokładnie kiedy jest pod kątem 15 stopni. No a dokładnie na tym samym kącie mamy właśnie Saturna i Marsa, a przez to, że stoją na tym samym kącie, mają bardzo mocną siłę, bo oddziałują dokładnie tak samo, wzmacniają się, na zasadzie wzmacniacza. No ale Słońce wzmacnia z kolei Wenus, także mamy taki moment, że możemy wybierać, albo zaczniemy robić jakieś drańskie rzeczy, albo zaczniemy robić fajne rzeczy. Każda z tych spraw zaowocuje na 100%, Jedna jest taka troszkę toksyczna, no to normalna sprawa, że jak będziemy draniami, to skończy się toksycznie. Ktoś nam może powiedzieć sayonara, po prostu nie chce takiego toksycznego życia, czy jakoś tak. A z drugiej strony możemy wylądować w jakiejś niesamowitej sytuacji, która doprowadzi nas nie wiadomo gdzie, do jakiegoś bardzo szczęśliwego momentu i kto wie, co się może wydarzyć. Także na dwoje babka wróżyła, proszę Państwa. Właśnie, bo tak dzisiaj troszeczkę jak zwykle zahaczam o te alchemiczne terminy astrologiczne, czy jakoś tak. Ja nie jestem astrologiem jakimś zawodowym, także pewnego dnia się nauczę i może troszkę więcej będę wiedział na ten temat. Zawsze mnie tak korci, żeby pewnego dnia siąść i poświęcić trochę więcej czasu na to, ale kiedy? I na straży jest tyle interesujących rzeczy ciekawych, które i tak mnie nurtują, że nie wiem, czy znajdę na to wszystko czas w swoim życiu. Właśnie, bo tak chciałem wspomnieć o Janku Taratajcie, bo to bardzo ważna rzecz. W ogóle w tym momencie w roku dzieją się takie specjalne rzeczy, bo to koniec roku, taki, wiecie o co chodzi, specjalny czas, bo można powiedzieć. No i wreszcie, po długim czasie, no trochę to trwało, słuchajcie, grani. Ja tu nie będę mówił ile, co i jak. Ja wiedziałem to trochę wcześniej, tak strasznie egocentrycznie zabrzmi, ale to prawda. Ten koncept był dyskutowany, sprawdzany, testowany i tak dalej, i tak dalej. No ale całkiem nie tak dawno, bo dokładnie w czwartek został oficjalnie już opublikowany. Mianowicie jest to wyjaśnienie złotej proporcji w muzyce. Ponieważ Jan Taratajcio doskonale to rozłożył na elementy pierwsze i świetnie jakby opisał całe to zjawisko. O co chodzi? Chodzi o te tajemnicze strojenie do 432 Hz. Na pewno słyszeliście, bo jest to bardzo popularne aktualnie, że 440 Hz to nie jest fajne. No bo nie jest fajne z wielu różnych powodów. Nie jest to taka zdrowa częstotliwość tak do końca. Ma w ogóle swoje historie z tym związane, ale to już odpuszczam, będzie na ten temat osobny odcinek. I jest taka częstotliwość, która się nazywa 430 Hz, to się nazywa solfeggio tony. Czyli tony solfeggio, zwyczajnie po polsku mówiąc, czyli te leczące dźwięki, prawda? Kojarzycie misy tybetańskie i wszystkie te historie? No to jest właśnie ta właściwa częstotliwość, to właściwe dostrojenie. Ta tajemnica, że dźwięk potrafi wpłynąć na nasz organizm. Na pewno kojarzycie cinematics, czyli te wszystkie wzorki, wysypywanie soli na Cialdini plate, czyli talerz Cialdiniego i ładowanie tam częstotliwości. One się układają w różne takie, ta sól się układa w różne wzorki. I tak dalej, i tak dalej. Realnie, że jeżeli chcecie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli gracie jeszcze na instrumencie i chcecie sobie nastroić ten instrument porządnie jak człowiek, żeby brzmiało tak jak trzeba, to koniecznie musicie to obejrzeć. To jest po raz pierwszy wreszcie i to jest taka, powiem szczerze, światowa premiera, bo ja realnie też siedzę w temacie już od lat, co tu dużo ściemniać. No nie będę oszukiwał, no dosłownie lata mijają. Do tej pory właściwie nikt nie zmierzył się z tematem w taki sposób, że go po prostu nie roztrzaskał na elementy pierwsze, nie wytłumaczył i nie doszedł do takich solidnych konkluzji. Było wiele różnych badaczy dookoła,
w ciągu ostatnich lat. Wiele naprawdę bardzo cennych publikacji, bardzo cennych prac naukowych i tak dalej, i tak dalej. Opisujących tą całą historię związaną ze strojeniem, tak zwanym dolnym tempertonem i wysokim tempertonem, tym 440 Hz i 432 Hz i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt tego nie rozkminił tak jak trzeba. Po raz pierwszy ktoś na świecie, że tak powiem, z powrotem przywrócił tą wiedzę. Bo jest to wiedza przodków, słuchajcie, to jest zakodowane w starych kamieniach, w starych manuskryptach, w starych opowieściach i tak dalej, i tak dalej. Ale to o tym na pewno będę chciał Wam osobno opowiedzieć. Na pewno będę chciał zaprosić też Jana Taratajcio i to myślę do syntezy też między innymi. Także to jest taka rzecz, na którą możecie się już śmiało przygotować, jeżeli chodzi o nowy astronomiczny rok. O moje tutaj jeszcze, moją aktywność głosową i przekazywanie informacji dalej. Ja polecam tą prezentację. Prezentacja znajduje się na porozmawiajmy.tv u Alexa. Jest po prostu rewelacyjna. Słuchajcie, to jest naprawdę taka światowa premiera i to nie jest dowcip. Nikt na świecie jeszcze tego nie wytłumaczył od początku do końca, bo nikt tak naprawdę nie kumał i dalej no nie kuma. Znaczy teraz już kumamy, bo mamy to. Nikt nie kumał, jak to było ze sobą połączone i skąd się wzięło to 432 Hz, dlaczego częstotliwości niżej schodzące poniżej 432 Hz stroją fajnie, dlaczego Grecy używali tego właśnie stroju na 408 Hz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie. Nikt nie był w stanie tego wyjaśnić. Po prostu intuicyjnie czuliśmy, że jeden strój jest fajny, fajnie się słucha muzyki, a drugi strój jest taki wrzaskliwy troszeczkę, taki to nie jest to, czego szukamy w każdym razie. No ale to była tylko teoria do tego momentu, taka intuicyjna, opierająca się na tym, że nam się bardziej wydaje, niż wiemy, o co tu chodzi, jaki mechanizm stoi za tym wszystkim. Także taka światowa, globalna premiera. Jan Taratajcio jako pierwszy człowiek na świecie, przynajmniej w tym pokoleniu, w tej generacji, w tej cywilizacji, która kompletnie jakby jest no, mocno szalona, bym powiedział, po raz pierwszy przywrócił wiedzę naszych przodków, prastarą wiedzę i wyjaśnił krok po kroku, skąd to się wszystko bierze i że to nie są czary mary i że to wszystko jest konkretna sprawa. Nazywa się to wyjaśnienie złotej proporcji w muzyce. Dokładnie, porozmawiajmy.tv. Słuchajcie, koniecznie musicie to obejrzeć. Znaczy może niekoniecznie musicie to obejrzeć, jeżeli gracie na instrumencie, stroicie instrumenty, to jest to w ogóle podstawa. Jeżeli w ogóle cokolwiek robicie z dźwiękiem albo w ogóle po prostu zwyczajnie chcecie zrozumieć naturę świata, bo dźwięk jest jednym z żywiołów, który nas otacza. To jest jakby element tego wszystkiego dookoła. Także jeżeli chcecie to zrozumieć, to bez tego wykładu, w cudzysłowie właściwie, no bo to nie jest taki wykład, to po prostu prelekcja i pokaz, bez tej prezentacji właściwie, bo to chyba najlepsza nazwa, nie złapiecie, o co chodzi, bo ta prezentacja po prostu wyjaśnia dokładnie co i jak w tym temacie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dla mnie to jest taka wiekopomna chwila, po prostu ileś tam no lat pracy, kurde, nad tematem nagle zaowocowało po prostu konkretnym efektem. To ja pracował nad tym tematem lata. Zresztą tu wszyscy ludzie zaangażowani w to wszystko siedzieli już od paru lat nad tym zjawiskiem, zastanawiając się, skąd to się bierze, jak to wszystko poukładać ze sobą. Jak to jest połączone? Gdzieś każdy z nas miał jakieś okruchy tego, jakieś tam kawałki tej układanki. No i tu Jan poskładał wszystko do kupy. Po prostu rewelacja i to jest naprawdę taka światowa premiera i to nie jest lipa, moi drodzy. Jeżeli można powiedzieć, że w cudzysłowie jakiś patriotyczny element w tym wszystkim, taki narodowy, co Polacy mają najlepszego do zaoferowania światu? Jan Taratajcio. Dokładnie. Nikomu się to jeszcze nie udało. A właściwie teraz się udało i już jest gotowe. Także zapraszam serdecznie, słuchajcie, wpadajcie na porozmawiajmy.tv. Jeżeli nie wiecie, jak tam dotrzeć, to link jest oczywiście na stronie Radia na Fali. Możecie śmiało wejść na te banery, które tam są na głównej stronie i tam od samego dołu jest porozmawiajmy.tv. Także tam sobie to znajdziecie. Bardzo cenna rzecz. Ja więcej Was nie będę o tym męczył, bo to w ogóle bardziej taka domena syntezy i na sprawa, że pewne sprawy się zazębiają, jak to w życiu, proszę Państwa. O tak, na tym to polega troszeczkę, że i kwestie energetyczne, i kwestie intelektualne, i kwestie egzystencjalne, i kwestie duchowe, to wszystko jest jedno, przynajmniej dla mnie jest to jednym nieustającym elementem, który cały czas jest w ruchu. Ja to w ogóle mam takie alchemiczne podejście do życia i traktuję wszystko jako jedną wielką całość, także tak już po prostu mam. I to wszystko się elegancko składa, także bardzo miło było na koniec tego roku dostać po prostu taki prezent.
bo tam już czekaliśmy na to, żeby zostało to opublikowane tak oficjalnie, żeby ta prezentacja się pojawiła, żeby to już było po prostu jasne wszem i wobec, także nawet specjalnie unikałem w ogóle robienia audycji, jeżeli chodzi na przykład o serial Synteza o wolnej energii na temat różnych częstotliwości, różnych dźwięków i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, że robiłem różne eksperymenty z tymi dźwiękami już od jakiegoś czasu. Zresztą nie tylko ja, bo i Jan to samo. I nie tylko ja. No, ale o tym wszystkim to będę starał się dorwać właśnie Jana Tartajcio za mikrofonem, przyciągnąć go do radia razem z tym mikrofonem i wtedy porozmawiamy i wam wyjaśnimy. I to pewnie będzie w syntezie. I będzie specjalny odcinek poświęcony właśnie tym cudom związanym z dźwiękiem. Ja dlatego specjalnie unikałem, ponieważ się wiedziałem o tym o wiele wcześniej. Jestem taki cwaniak troszeczkę, bo my to rozmawialiśmy na ten temat już od jakiegoś czasu i czekałem po prostu na tą oficjalną premierę i nie chciałem przed tą oficjalną premierą się wygadać z tym całym tematem. Bo to jest generalnie robota Janka i on powinien to zaprezentować i właśnie zaprezentował. Także to są takie rzeczy, których się możecie spodziewać w tym nowym roku. No nie dzisiaj, bo dzisiaj, jak powiedziałem, jest Saturn i Mars dokładnie w tej samej wysokości kątowej na niebie, także nie można podejmować ważnych decyzji, bo one się wzmacniają, te dwie planety, ale jest też Wenus i Słońce i to jest właśnie w takiej zdrowej pozycji na niebie, także możemy się imprezować, relaksować. A ja tu sobie posmarkam oczywiście, będę bardzo pociągający przez parę chwil i posłuchajmy jakieś muzyczki troszeczkę, bo to ostatnia audycja w tym kalendarzowym roku. Czas na odrobinę relaksu, proszę Państwa, w tej hiperprzestrzeni, po tych wszystkich poważnych tematach, które się tu pojawiają. To co? Muzyczka, proszę Państwa. Jak nic. Radio na fali, hiperprzestrzeń oczywiście, jak najbardziej, mam na imię Tomek. Audycja jest też retransmitowana przez Radio Paranormalium, a dzisiaj bardzo relaksacyjnie w końcu najmroczniejsza audycja w historii całego roku, najbardziej mroczna, najciemniejsza i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tylko na moment nawiążę właśnie do pracy Jana Tartajcio, do tej prezentacji, wyjaśnienia, o co chodzi właśnie z tym strojeniem, o co chodzi z tymi rezonansami dźwiękowymi. No bo jest to taka, no, wielka praca, no, jest to po prostu niesamowite. Ostatnia praca, która tak naprawdę wstrząsnęła światem, w cudzysłowie wstrząsnęła, no, poniekąd, na ten temat, to była publikacja z 1995 roku Michaela Terluxa. To jest taka publikacja w Bibliotece Kongresu Narodowego, numer katalogowy to jest 94071210, jakby ktoś z Was szukał. Generalnie książka nazywa się Rhythmic Formative Forces of Music. Jest opis o ediofonu, są grane wszystkie te figury z ediofonu. Odwołuje się troszkę do prac Margaret Watts Hughes, no i Jerry Wasilowca, czy jakoś tak, nie będę już dokładnie tych nazwisk. Generalnie jest to ostatnia taka poważna publikacja, która można powiedzieć wstrząsnęła światem jakby, ale też nie wstrząsnęła światem, ona po prostu zebrała do kupy te wszystkie rzeczy. Człowiek pozbierał to wszystko razem, opublikował i można się było nad tym zastanawiać, ale nikt nie wiedział jak ruszyć dalej, jak to wykorzystać, bo tam jest jeszcze kilka rzeczy z tym związanych, które granie, no, istotne są dla sprawy. Kurczę, ja tak się rozpędziłem, prawie już chcę o tym dźwięku mówić. Słuchajcie, dzisiaj to odpuszczę, jeśli nie będę o tym dźwięku mówił, bo zaraz jak się zacznę w to wkręcać, to się zrobi jazda, to się zrobi straszna jazda. Publikacja jest wydana przez Borderland Science Research Foundation. Ja jeszcze raz przypomnę wam tytuł, nazywa się Rhythmic Formatic Forces of Music i można to sobie spokojnie ściągnąć w PDF-ie z netu. Michael Terux. Także mamy granie coś, co roztrzaskało świat, mamy coś nowego, także zapraszam Was śmiało, moi drodzy, ruszajcie na tą prezentację Janka Tartajcio zaraz po hiperprzestrzeni, oglądajcie i stosujcie, używajcie, zastanówcie się nad tym, może Wam się gdzieś to przyda w życiu na co dzień, bo to jest opis takich kosmicznych praw. A ja w ogóle do opisu tych kosmicznych praw jeszcze troszeczkę wrócę, no może nie dzisiaj, dzisiaj tylko zaznaczę, że wrócę. Będzie na ten temat troszeczkę w syntezie, bo
bo to jest też efekt taki jakby moich poszukiwań z tej drugiej strony, bo ja z kolei gdzieś tam wyskoczyłem od tego Goethego i tych wszystkich spraw związanych właśnie z wolną energią. No w sumie to samo co Jan, ale nie aż tak eksperymentalnie i nie aż tak konkretnie, bo ja to taki bardziej teoretyczny jestem, sobie zbieram te wszystkie rzeczy. Utrzymuję wiedzę przodków na jakimś takim poziomie, żeby nie zaniknęła do końca w tych dzisiejszych czasach reklam Coca-Coli, hamburgerów i jakoś tak, żeby jeszcze tą wiedzę przekazać najdalej jak się da, żeby nie zniknęła. Od tej strony podchodzę do całej tej historii. Natomiast Jan po prostu podszedł konkretnie od strony eksperymentalnej i opisał, także moi drodzy, dla mnie jest to takie wydarzenie sezonu, to nawet takie właśnie wydarzenie ostatnich lat. Wreszcie ktoś to po prostu zrobił. To robiono ostatni raz chyba jeszcze przed starożytnymi Grekami, później ta informacja o tym zniknęła, zostały tylko takie ślady, takie szczątkowe zapisy, które tam towarzyszyły jeszcze do jakiegoś tam XIII-XII wieku na temat strojenia, jeszcze gdzieś tam resztki tego zostały do XV wieku, ale taka już końcóweczka i nikt tak za bardzo nie wiedział, o co chodzi. Było kilka takich prób rozwiązania spraw w 1830 którymś i tak dalej przez kilku dżentelmenów. Też byli blisko, ale im się nie udało i tak sprawa tkwiła, dopóki nie została rozwiązana i pisana przez Jana Taratajcio. Rewelacja, to takie naprawdę wielkie wydarzenie. Myślę, że chyba najlepsze podsumowanie tego całego roku ostatniego. Dla mnie bomba. Także na pewno będzie o tym w syntezie, na pewno też okruchy tego odpadki, może nie odpadki, takie okruchy straszne, ale troszkę od innej strony będzie na pewno w hiperprzestrzeni. No tak jak to zwykle, troszkę bardziej alchemicznej, troszkę bardziej związanej z przodkami, z tą całą tradycją, którą gdzieś tam dziedziczę i którą was zdzielam, żeby ta informacja nie zginęła. Także na pewno się coś takiego pojawi. Liczcie na to, moi drodzy, liczcie na to. Jak to brzmi, bo tak mówię o tym strojeniu, mówię. No a to jest rewelacyjna sprawa, moi drodzy, bo te wszystkie rzeczy to są... To jest jakość po prostu tego, jak nam się słucha muzyki, proszę Państwa. Albo słucha nam się muzyki fajnie, bo po prostu wszystko fajnie brzmi, albo nam się słucha po prostu bardzo niefajnie tej muzyki. Jak to jest z tym słuchaniem tej muzyki? No na przykład gitary brzmią zupełnie inaczej, proszę Państwa. Zupełnie inaczej. Taka gitara na tym strojeniu, o którym mówi Jan Taratajcio, brzmi po prostu naprawdę fajnie. O, właśnie. No właśnie, tu już nie będę więcej was zamęczał. Granie jest to dla wszystkich, słuchajcie, muzykantów i nie tylko, polecam. Dla mnie, sorry, że tak męczę o tym, ale słuchajcie, to jest naprawdę wielka rzecz. Wasze dzieci będą się o tym uczyły w szkołach. Dokładnie. Co jeszcze, proszę Państwa, co jeszcze właśnie? No więc wiele rzeczy na koniec tego roku, które chciałem... Coś sobie jak zwykle opuściłem tutaj, o których będę dzisiaj chciał troszkę wspomnieć w tej ostatniej, najbardziej mrocznej hiperprzestrzeni w ciągu całego roku. No właśnie chcę przypomnieć o magnesach, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich mecenasów, wszystkich sponsorów i przede wszystkim w tej ostatniej w tym roku audycji chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim wam wspierającym Radio na Fali. Naprawdę z całego serca, kochani, gdyby nie wasze wsparcie finansowe, to mówiąc szczerze, no nie wyrobilibyśmy z utrzymywaniem tego projektu, z prowadzeniem tego projektu, z organizowaniem tego wszystkiego. Tu jest naprawdę czasami tyle roboty, że ja sam się dziwię, że w coś takiego wdepnąłem i że mi się chce to robić. Znaczy chce mi się, wszystko jest okej, słuchajcie, nie mam żadnych pretensji, wszystko jest naprawdę super, ale czasami ilość pracy, którą tu trzeba włożyć, to jest po prostu normalny pełen etat, żeby to wszystko hulało i działało. I to wszystko się kręci dzięki temu, że po prostu mecenasi, kochani, to wspieracie i dzięki temu to się wszystko odbywa. To jest taki, no to oczywiście, okej, prawda jest taka, że to i tak nie pokrywa absolutnie chociażby nawet miesięcznych kosztów funkcjonowania tego całego zamieszania, że muszę to robić, ale to nie o to chodzi. Pokrywa część opłat, taką znaczącą na funkcjonowanie codzienne radia, przynajmniej takie związane gdzieś ze streamowaniem i tak dalej, chociażby takie benefity jak na przykład wysiądzie mikser, czy zjara się mikrofon, czy zepsuje się statyw i trzeba kupić nowe kable, bo stare się, że tak powiem, połamało albo coś zaczęło w nich trzaskać i tak dalej i trzeba to zrobić czasami bardzo szybko, dosłownie tuż przed audycją trzeba wyskoczyć, zamówić gdzieś na eBayu albo lecieć gdzieś do sklepu, żeby nadać tą audycję czy jakoś tak. Także kochani, naprawdę dziękuję wam serdecznie za to wsparcie, bo bez tego po prostu no nie dałoby się. Ja bym po prostu nie ciągnął tego aż tak intensywnie. Na pewno bym coś nagrywał, bo tą wiedzę przodków trzeba puszczać dalej, ona nie może tutaj sobie umrzeć. Ja nie pozwolę na to.
Dobrze, żartowałem, już nie jestem tak zacięty, ale... Ale generalnie jest to fan, jest to duży fan zrobienia tego radia, jest to duży fan zmówienia do was w hiperprzestrzeni, opowiadania wam tych wszystkich historii. Jest to bardzo rozwijające generalnie też dla mnie, bo kiedy opowiadam taką historię, to też pomaga mi złapać kilka wątków do kupy razem w głowie. Czasami pojawia się kompletnie nowa idea, której bym się w ogóle nie spodziewał. Ona się pojawia dopiero wtedy, kiedy wyrzucę to się i nagle mówię, wow, zaraz stary, ale przecież połącz to z tym i faktycznie. Normalnie nie wpadłbym na kilka refleksji, gdyby nie audycje, które tutaj prowadzę. Także dzięki kochani za to, że robicie taką fantastyczną robotę, że wspieracie radio swoją własną kasą. Rewelacja. No niektórzy idą i wspierają koncern Coca-Cola, później się dziwią, że świat jest do góry nogami, że tak powiem, wywrócony i że wszystko jest do dupy i że świat kompletnie oszalał. To kupujcie więcej Coca-Coli na święta, więcej browarów, to na pewno się wiele zmieni, nie? A sponsorzy, wy kochani, wiecie po prostu, że świat się zmienia od tego, że się wspiera po prostu ludzi, którzy coś robią. Także dzięki wielkie za wsparcie i za zaufanie, którym obdarzyliście Radyjko i obdarzacie nieustannie. To naprawdę wielka rzecz i naprawdę szalenie to doceniam. Że peace and love, kochani, naprawdę wielkie dzięki. Nie wiem, jak jestem w stanie w ogóle podziękować tak, żeby było zadość. Nie jestem chyba w stanie. Tutaj kończy się język i moje możliwości werbalnej wypowiedzi, formułowania myśli. Generalnie wielkie dzięki, kochani. Bez was po prostu by nie istniało. I ja też, tak jak wspomniałem, no nie mógłbym się rozwinąć z kilkoma tematami sam w sobie i też paść na kilka refleksji właśnie, które się wzięły dokładnie stąd, że w Radyjku opowiadam te wszystkie rzeczy i później też czasami się zastanawiam nad tym wszystkim i łączę to do kupy i nagle doznaję momentu iluminacji, momentu olśnienia. Dzięki temu na przykład wróciłem z powrotem do Goethego i kilku innych rzeczy po bardzo, bardzo długiej przerwie. Właściwie nigdy tak nie byłem za bardzo fanem, gdzieś tam mi się działo za młodu w głowie, ale później gdzieś tam wypadło i dopiero ta sytuacja pozwoliła jakby skleić pewne wątki z powrotem w mojej głowie już w taki konsekwentny sposób, że no coś za tym poszło, serii eksperymentów za tym poszły, innych spostrzeżeń i tak dalej. Mam nadzieję, że na pewno gdzieś tam się pojawi wreszcie okazja, żeby o tym troszeczkę więcej opowiedzieć, o tych eksperymentach i o tych wszystkich rzeczach. Ale to już na inną okazję, to prawdopodobnie w syntezie, bo jakby te wszystkie rzeczy się syntetyzowały właśnie w syntezie, która się okazała takim łącznikiem troszeczkę pomiędzy właśnie tą alchemiczną tradycją, można powiedzieć czysto książkowo przekazywaną, bardziej jakby jako zwyczaj, jako obyczaj, jako tradycję, a taką eksperymentalną działalnością, że coś się dzieje naprawdę. Czyli takie połączenie. Wyszła z tego taka alchemiczna kuchnia troszeczkę. I bardzo dużo ciekawych refleksji w hiperprzestrzeni na temat rzeczywistości, ogarniania. Troszeczkę też sobie przypomniałem kilku dżentelmenów, do których wróciłem po latach, szczególnie filozofów. Wróciłem w ogóle do Alana Wattsa po jakimś, nie wiem, chyba po 6 czy 8 latach, jakoś tak. To też była zaleta w sumie hiperprzestrzeni. Ja tam za bardzo nie mówiłem o Alanie Wattsie, ale tak sobie wróciłem do niego po cichu. Tak samo jak wróciłem sobie tak troszeczkę do Terence'a McKenny, który dawno temu jakby usiadł mi mocno w głowie. Także to też taka zaleta tej całej historii, że tak fajnie wróciło do mnie. I też wróciło w taki fajny sposób, że doprecyzowałem sobie pewne refleksje swoje własne w głowie. Także mogłem już zostawić Terence'a z jego własnymi refleksjami i zająć się bardziej swoimi własnymi. Także nice, bardzo sympatyczna sytuacja. Także dzięki wam, kochani, za wspieranie, bo to jest takie bardzo no, sympatyczne dla mnie. Dzięki temu mogę też się troszkę porozwijać. No i dla was wszystkich na koniec tego roku jest oczywiście prezent. Tym prezentem są magnesy, które książę Edward przytargał gdzieś z całego świata. Jest ich dokładnie 5, także ci z was, którzy wpłacą najbardziej, że tak powiem, tłustą sumę do końca tego oficjalnego kalendarzowego roku na konto Radio na Fali w ramach wsparcia po prostu radia finansowo, dostaniecie po magnesie. Jest ich 5, także tych 5 z was, którzy po prostu najwięcej wpłacą na koniec roku, robiąc nam jakiś świąteczny prezent tutaj z finansów, no dostaniecie po prostu po magnesie. Jest ich tylko 5, także chętnie byśmy porozdawali ich 50, 500 albo jakoś tak. Koszulki też się skończyły, też już żadnych nie ma, trudno. Może w przyszłym roku się pojawią nowe, kto to wie, proszę Państwa. Jest pewna szansa, ale to poczekajmy do przyszłego roku, do wiosny jeszcze daleko i tak na razie chodzenie w krótkiej koszulce to za bardzo, troszkę za chłodno. Także poczekajmy chwilę. Także te wszystkie rzeczy się pojawią, co ja mówię, o koszulkach, znaczy nie wiem czy się pojawią, ale generalnie jest szansa, że się pojawią, a magnesy się na pewno pojawią na waszych lodówkach, przynajmniej u tych 5 osób. Także zapraszam do wspierania bardzo serdecznie.
Cóż mogę więcej powiedzieć na ten temat? Jestem wzruszony i poruszony po prostu tym, że tak fajnie się to poukładało i radio przetrwało, tak może brzmi, przetrwało. Radio nadawało ten ostatni rok. Pojawiły się nowe tematy, pojawiło się kilka naprawdę ciekawych wniosków, kilka bardzo ciekawych refleksji, wiele spraw, które prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiły się w ogóle w języku polskim, bo do tej pory no, nie były to zbytnio popularne i w ogóle poruszane tematy, no bo jest troszeczkę takie zgięcie, że tak powiem, mózgu na Davida Icke'a. Jak nie ma Davida Icke'a, jak nie ma u niego w książce, to oczywiście nie istnieje, czy jakoś tak. A tu jest szczęśliwie troszkę jakby szersza perspektywa i szerszy obraz rzeczywistości. Przynajmniej taką mam nadzieję i że macie z tego frajdę. Także dzięki wam, kochani, za to, że pomagacie to robić. No był taki pomysł, żeby zebrać w ogóle wszystkich was mecenasów z całego roku. Wybrać tych, którzy po prostu wspierali przez cały rok radio i grali. Wybrać tych, którzy wsparli największą sumą finansową i tam rozlosować te wszystkie magnesy. Ale okazało się to lekko przerastać moje fizyczne możliwości, bo musiałbym usiąść i robić jakąś księgowość, a ja sobie tego nie zapisuję, mówiąc szczerze. Generalnie to wszystko jest tylko zapisywane w sensie waszych imion, ewentualnie ników na stronie Radia na Fali. No i gdzieś tam zostaje ślad na PayPalu, ale tylko tam częściowo to kasuję. Bo też nie trzymam takich rzeczy, to też nie jest działalność finansowa to radio, to nie jest działalność komercyjna, także nie prowadzę księgowości właśnie z tego prostego powodu. Tu nie chodzi o pieniądze i nie chodzi o zarabianie pieniędzy, chodzi po prostu o robienie fajnej rzeczy i dawanie sobie nawzajem szansy. Także niestety ten pomysł, żeby zliczyć te wszystkie datki z całego roku odpadł, by się okazało po prostu fizycznie niemożliwe, tym bardziej, że zrobiłem sobie takiego zonka właśnie jakieś parę chwil temu, jakieś 2 tygodnie temu. Przestawiając swoje sprawy pocztowe, skasowałem sobie konto, na którym były wszystkie te zaległe wpłaty z poprzedniego roku, to opisane w mailach, także upsie daisy. Tak, skasowałem też kilka prywatnych maili, w których miałem kilka kontaktów do kilku ludzi, skasowałem też kilka maili, w których miałem kilka też ciekawych załączników i tak dalej, i tak dalej. Taki sobie prezent zrobiłem, sobie taki ogólny reset poczty. Taka zabawna historia, to się czasami zdarza. Także postanowiliśmy, że po prostu robimy w tym miesiącu. Ci, którzy wesprą radio na fali w tym miesiącu, najlepiej dostaną po swoim magnesie na lodówkę. I tyle. Książę Edward będzie losował te magnesy. To nie jest tak, że tam jest poukładane, że na przykład z Japonii dostanie ten, który najwięcej albo najmniej. Nie, absolutnie. Będzie robione losowanie. On tam ma jakieś kostki do rzucania, także sobie poradzi. Ja przepraszam, że się troszkę ściszam, bo sobie troszkę smarkam na tą okoliczność wychodzenia z Kataru. Właśnie to może ja, żeby sobie tak spokojnie posmarkać, a wy się zrelaksować, to może włączę jakąś muzyczkę oczywiście, bo dzisiaj relaksacyjnie. No i przy okazji też przypomnę numer, który bardzo lubię, który strasznie dawno nie leciał u mnie w żadnej audycji, chociaż go bardzo lubię, kiedyś go bardzo często puszczałem na wieczorowych porach, to chyba jeszcze 3 lata temu, czy jakoś tak. Czas leci strasznie, prawda? To posłuchajmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że niektórzy z was sobie przypomną, a ci, którzy nigdy nie słyszeli, dostaną szaleństwa i zaczną tańczyć albo jakoś tak. Grani, że wam się spodoba i tyle, no nie? Radionafali.com, hiperprzestrzeń. Ja na imię Tomek, możecie też zadzwonić, bo wszystko dzieje się absolutnie live. Audycja jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium, a tymczasem jakiegoś obertasa do tańca. No, jak ktoś z was chce skumać, o co w ogóle chodzi z tą piosenką, to polecam film Full Metal Jacket, tak się nazywa. I tam jest pewna historia, która się wydarzyła w Wietnamie i tam jest opisane, o co chodzi z tym Charlie'm i dlaczego
To nie jest dobrze, kiedy Charlie nie może sobie posurfować z butelką Coca-Coli. Polecam bardzo serdecznie, a wy słuchacie Hiperprzestrzeni, a na imię Tomek, będzie śmiało zadzwonić, radionafali.com. Także zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli macie jakąś refleksję na koniec roku, chcecie mi powiedzieć dzięki, albo chcecie powiedzieć czekam na kolejny rok, albo cokolwiek chcecie powiedzieć, to jest taki dobry moment w roku, ostatni dzień. Bo jutro zaczyna się cała ta astronomiczna, jakby astrologiczna zabawa, proszę Państwa, to się wszystko zmienia. Jutro jest pełne zaćmienie księżyca, znaczy zaćmienie jak zaćmienie. Halo, halo, witam, już pierwszy telefon. Proszę sobie ściszyć, słuchajcie idealnie, słuchajcie idealnie. Super. Powiedz Tomek, jak samopoczucie poza krótkim epizodem z Katarem? Doskonale, jak u Ciebie? Ja się naprawdę czuję nieźle. Świetnie, świetnie. No, to miło. Powiem Ci, że od roku nie choruję praktycznie na nic, katary, grypy i tak dalej minęło, że jest tak, że jest bardzo okej. Okay. Ja w porównaniu do tego, jak wcześniej miałem, powiem Ci, tak z miesiąca na miesiąc regularnie, nie? Takie jakieś przeziębienia, katary, różnego rodzaju takie dolegliwości, no teraz jest bardzo, bardzo okej. Okay. No nic nie mogę narzekać. Pierwszy raz coś trafiło chyba od grubo ponad roku, tak, że i tak jest super, a i tak trafiło na jeden dzień, jak się okazało. Także wracam, także man, come on, it's nothing. Ale nic to też nie przypadek, nie? Nie, jakoś tak nie wierzę właśnie. Parę musi odejść, myślę, i wiesz, odchodzi nowy, tak mi się wydaje. Słuchaj, no też mam takie wrażenie, bo tak, i mój dobry przyjaciel miał dokładnie takie zderzenie katarowe, i druga postać, którą znam też dokładnie i właściwie chyba tak wszystkiego naliczyłem z 5 osób dokładnie w tym samym momencie miało taki atak wirusa. Ja tak się sprawdziłem na to, co się dzieje na niebie, tak wiesz, żeby a może coś się dzieje, jakaś wiesz, alchemiczna historia, jakaś astrologiczna. No i działo się, bardzo dziwne, jakie odbicie fali Schumana się działo, no w ogóle taki specjalny moment w roku, a jutro jest tak zwany nowy księżyc, czyli nie będzie widać księżyca. Dzisiaj jest ostatni raz w tym roku księżyc, który widać po lewej stronie, zdaje się, ten łuczek, taki uśmiech. To taki a moment super. Roku. Dzisiaj taka mroczna audycja, jak mówiliśmy pod koniec roku. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to się bym podzielił z Tobą i z Wami, słuchacze, swoim snem. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam. Generalnie ciekawszą sprawą, która była, to sprawa po tym śnie, która się wydarzyła, ale opowiem. Słuchaj, to ja może połączę to, ty nie będziesz tego słyszał, ale wy słuchacze będziecie słyszeli podkład i generalnie, bo tak mówiłem o Janie Taratajcie, o tych wszystkich rezonansach, częstotliwościach, a tu już mamy próbki z dźwięku z tym właściwym strojeniem, także ja tutaj zaserwuję. Mam nadzieję, że będzie pasowało, nie mam pojęcia. To będzie eksperyment, okej? Okay? To robimy okay, ten eksperyment. Jasne. Dobra, to ja włączam, jedziemy. Załączam i opowiadaj ten sen. Okej, okay, więc było to tak, środa, 7 rano, wstałem na pół godziny, sobie pochodziłem po mieszkaniu i sobie tak pomyślałem, położę się spać jeszcze na godzinę, dwie, bo właśnie w takim okresie tak budzę się po 6 godzinach i idę znów spać, mam takie bardzo intensywne sny i było tak, kładę się spać właśnie koło 7 i mam taki sen, generalnie snów było 4, bardzo intensywne, ale powiem ten ostatni i wyglądało to tak, leżę sobie w łóżku i patrzę się na sufit. Na tym suficie zaczynają krążyć jakiegoś różnego rodzaju obiekty i ten sufit biały zamienia się nagle w czarne niebo i na tym czarnym niebie zaczynają się pojawiać takie jakby wzory strukturalne, które przybierają kształty siedmio-sześciokątne, jakieś różnego rodzaju figury geometryczne i zaczynają obierać na niesamowitego rodzaju kształty, których nie potrafiłem zupełnie zrozumieć. No i taki króciutki sen, ale ciekawsza sprawa, która się wydarzyła później. Więc tak, budzę się z tego snu, prawda? Sobie leżę i próbuję sobie przypomnieć sny, bo mam taki nawyk, że jak się budzę, to nic nie robię, aby sobie przypomnieć jak najwięcej szczegółów ze snów. I tak myślę, nie mogę nic sobie przypomnieć sobie, tak kminie, ale coś tu jest nie tak. Próbuję wstać, nie mogę. Próbuję coś powiedzieć, nie mogę. Mam ewidentnie paraliż senny, zdarzy mi się chyba któryś raz w życiu. No i myślę sobie, no okej, okay, paraliż, zaraz pewnie zasnę, czy się wybudzę, ale kurde, coś tu jest nie tak. Tak czuję taką jakby czyjąś obecność w pokoju. No i tak patrzę się 5 centymetrów w prawą stronę, patrzę się, jakaś istotka tutaj siedzi koło mnie. Miała tak 15 centymetrów wzrostu, wyglądała na wężową, że tak powiem. Cała czarna, oprócz złotego czy żółtego ogona i takie małe białe ślepia, nie? I tak się na mnie patrzy. Ja się na nią patrzę, tak zamykam oczy, otwieram, czy na pewno tutaj jest, czy sobie czegoś nie wkręcam, nie? I tak obserwuję, ona mnie obserwuje i widzę tylko
takie miałem uczucie wtedy, że tak jakby czekała tylko na moją reakcję takiego strachu, czy jakiegoś wystraszenia się, że tutaj się pojawiła, a ja tak sobie myślę, przez chwilę nie powiem, zabiło mi serce, ale tak szybko się jakby ogarnęłem i myślę sobie, no dobra, cwaniaczku, wiem po co tu jesteś, chcesz pewnie, żebyś się wystraszył i dał mi tą energię jakąś negatywną, coś takiego. Sobie myślę, no to inaczej cię potraktuję, z drugiej strony zupełnie. I tak zamknąłem oczy, skupiłem się na środku swojej klatki piersiowej, tam gdzie jest ta czakra serca niby, i tak wysłałem jej mimowolnie taką jakby energię miłości czy szczęścia i dosłownie sekundę później, gdy to zrobiłem, otworzyłem oczy, postaci tej nie było i cały paraliż tak jakby minął za tylko pstryknięciem palców. No i taka krótka historia. I najdziwniejsze jest to w tym, że właśnie jak miałem paraliże senne jeszcze kilkanaście razy w życiu, to w sumie nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że jakaś istotka się pojawiła, wyglądało tak bardzo realnie, nie? I z tym paraliżem walczyłem dosłownie, nie mogłem z niego się wybudzić. Nie wiem, taka ciekawa historia na koniec. No ciekawe, ciekawe, proszę Państwa, bardzo ciekawe. My w tle mieliśmy basowe dźwięki nagrane na tych częstotliwościach, które są zdrowe, także mam nadzieję, że po tych dźwiękach żadna zmora nie przylezie do ciebie. Może nie wystraszyłem tutaj nikogo. Nie, no nie sądzę. Mroczną opowieścią. Bez przesady z tym straszeniem. Myślę, że nie powinniśmy się bać. Myślę, że właśnie bardziej chyba zainspirowałeś, żeby się właśnie nie bać tych dziwnych istot, tylko tam wysłać jakąś dobrą energię. To one się boją tej dobrej energii, na to wygląda. Powiem ci, że też mnie właśnie zainspirowały niektóre audycje, bo przewijały się właśnie takie tematy jak sny, prawda, i motyw takich gonienia w snach przez jakieś postacie. I zamiast tego właśnie wiele osób mówi, czy to ty, czy ktoś inny, kto dzwoni, mówi, żeby się obrócić po prostu do tej postaci i to ja. Powiedzieć, że ją kocha, czy tak, dokładnie. I tak sobie pomyślałem, no to zrobię zupełnie z drugiej strony, nie, zupełnie coś innego, zamiast się bać czy coś, to... tą drugą energię, tak jakby jej wyślej. Lidia to samo. Słuchaj, Lidia to samo mówiła. I jeszcze ktoś tam, to było też parę osób, bo to nie tylko ja, to w ogóle wielu ludzi zrobiło dokładnie w ten sposób. No, ciekawa sprawa. Ja nie wiem, czy o tym wszystkim mówiliśmy, ale jeszcze będzie czas i okazja, bo jak zwykle w każdego roku jest jakaś audycja już konkretnie zrobiona właśnie o snach i tak dalej, oprócz tego, że syna wieczorowej porze oczywiście, ale w ogóle hiperprzestrzeń o snach. Także no to jest taki motyw, który jest trenowany przez wiele postaci. Dokładnie. Pozdrawiam Mibego przy okazji, bo świetne ma te nagrywki swoje. Dobre przemyślenia. Dokładnie, zapraszam w ogóle wszystkich na czas snu do Radia na Fali. Tam są sny Jubego, kochani, wpadajcie, ściągajcie, słuchajcie. A jeszcze taka ciekawa sprawa z synchronicznością, bo nie wiem, czy ktoś ma może tak, czy miał, czy ja sobie wkręcam, ale mój bliski przyjaciel, którego pozdrawiam też, coś takiego miał, że tak jakby spoglądając na zegarek, każdego dnia dostrzegał tak jakby godzinę 22:22, przypuśćmy, taka równa godzina, prawda? I dzisiaj zdarzyło mi się to już dwa razy. Tak spojrzałem, dostałem SMS-a, patrzę 22:22, a następnie godzinę później zaczęła się hiperprzestrzeń. Patrzę na twój profil, tak mi się sobie, czy zadzwonić, czy nie? A tutaj twoja godzina lokalna z Anglii, 22:22. Sobie myślę, nie, no coś to jest tak, nie? Nie wiem, czy to sobie takie wkręcanie bardziej, czy... 4, och! Coś tu jest na rzeczy, mówisz? Słuchaj, jeszcze coś, tu, przepraszam bardzo, tu jakiś drobny kabelek, no już przestaje szeszczyć. Co jest z tymi 20? No, słuchaj, 4 i 4 to jest położenie Marsa i Saturna dzisiaj, dokładnie na niebie, bo to jest kąt 20 stopni Mars i 20 stopni Saturn, czyli 2 plus 2, 4, prawda? I mamy 2 zera, no, czyli jakoś tam sumują, ale położenie Wenus jest 14 stopni nad horyzontem i Słońca 14, czyli 1. 1 to jest 2, 4 i 4 to jest, no to też takie jakieś, kurde, czwórki dzisiaj w ogóle. Czwórki, ciekawe. Proszę pana. Czwórkowy dzień, to może dlatego nie warto nic robić dzisiaj, co najwyżej się, że tak powiem, pobyczyć, można sobie powspominać, wiesz, posnuć jakieś ciekawe pomysły do zrobienia, ale nic nie robić, przecież nic nie robić. Ty masz, że ja mam katar. Powiem ci, że dzisiaj akurat odwrotnie miałem, że taką podjąłem trochę decyzję. Tak jakby w swoim życiu taką, no powiem taką, że nie cięższą, tylko taką decydującą trochę, nie? No i z tego co słucham, że to nie jest dobry dzień na to. Mam nadzieję, że się potoczy dobrze. Wiesz co, ja też podjąłem pewną decyzję dzisiaj i też taką dosyć solidną, ale inna sprawa, że dzisiaj właściwie tylko zapadła klamka nad i, bo decyzja już tak od jakiegoś czasu chodziła we mnie, że tak powiem, zamieszkało już jakiś czas temu. Ale to było tak, się zastanawiałem, jak to w ogóle ugryźć od której strony. Dzisiaj właściwie dlatego, że się wyluzowałem, że tak kompletnie jakby sprawy zsilowałem, się nieelegancko mówi, takim slangowym językiem. Właśnie stąd przyszła decyzja taka, że po prostu tak to zrobić.
No, ciekawe, ciekawe. Ciekawy rok się zapowiada generalnie, jak tak patrzę na to wszystko, obserwuję sobie takie rzeczy tak z boku bardziej. Czy to właśnie odsłucham takich audycji, czy sam jakiś grzebi po jakichś rzeczach, to no, ciekawe rzeczy się dzieją na tym świecie i bardzo to przyspiesza, moim zdaniem, tak odczuwalne to jest. Oj, chyba. A sporo się dzieje, sporo, a jeszcze co się będzie, w ogóle co jeszcze przed nami, to uch, sam nie wiem. To wszystko jest ciekawe, nic tylko doświadczać i żyć tym wszystkim. Otóż ciekawe. To, proszę pana, otóż to. Dobra, Tomek, to ja nie zajmuję więcej linii, się rozłączam w takim razie i dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie za telefon i za słuchanie w ogóle Hiperprzestrzeni i w ogóle Radio na Fali przez ten rok, za towarzyszenie temu zjawisku. Już powiem ci, że jest dokładnie praktycznie równo rok. Może z parę dni temu minął coś takiego, więc tak sobie mimowolnie spojrzałem tam któregoś dnia. Ciekawe też taka rocznica okrągła, nie? No, dobra. Czas otrzeć łezkę spod oka, czas... Nie zaznaczyć dobra. Następny znaczek na kalendarzu. Na ścianie tak sobie wydrapać, wiesz, kolejną kreskę. No, nie? Dokładnie. Dobra, to idę zrobić tą kreskę, w tym czasie się rozłączam i pozdrawiam wszystkich, cześć. Dzięki wielkie za telefon. To był Mateusz, słuchajcie, a wy słuchajcie oczywiście Radio na Fali, słuchajcie Hiperprzestrzeni w Radio na Fali. Hiperprzestrzeń jest też retransmitowana w Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy w ogóle Radio Paranormalium. Wiem, że nie za często tu dzwonią, ale... Pozdrawiam, tak czy siak, moi drodzy, pozdrawiam was wszystkich. Przede wszystkim z tej okazji, że to koniec roku, należą się jakieś sowite i owialne, bym powiedział wręcz, wylewne pozdrowienia dla was wszystkich słuchających offline, bo masa ludzi słucha Hiperprzestrzeni offline, absolutnie, masa ludzi. A to już mam kolejny telefon i już odbieram. Halo, halo, witam serdecznie, panie Mirosławie. Halo, 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 halo. Halo. No, już cię słychać idealnie. Witam serdecznie. Cześć. Jak zdrówko szanownemu panu? No, dzięki. Bardzo się cieszę, że mogłem zadzwonić. Tak mnie trochę wywołałeś do odpowiedzi. No co ty? No cieszę się. No fajnie. No ja słucham twoje w ogóle Radia na Fali gdzieś tak od 2 lat. Wow. Troszeczkę też podcastów. To już to bardzo 2 łezki spod oka. To już nie jedna, to już 2 trzeba urobić nawet. Nie no, fajnie. Dużo się rzeczy dowiedziałem. Człowiek się naprawdę... dużo dzięki temu dowiedział. No, no jestem naprawdę no, zadowolony, że słucham. I szacun, naprawdę szacun. Nie odzywałem się nigdy, bo po co? Są inni mądrzejsi. Ja sobie chętnie posłucham. No i tyle. No. Wszystkiego życzę ci dobrego, całej załodze. Będę słuchał i postaram się w tym roku takie mocne postanowienie na ten 2015. Będę was wspierał finansowo. Także... Słuchaj, nie róbmy postanowień, to może być ryzykowne. Szczególnie dzisiaj. Nie, no słyszałem właśnie przed chwilą, że to niekoniecznie musi być dobra rzecz, ale mimo wszystko jednak. Także nie będę już zajmował tobie czasu i nie będę tutaj zanudzał. Pozdrawiam, trzymam kciuki. Dzięki wielkie za słuchanie. Serca Wielkopolski. No proszę bardzo, ja z Wrocławia jestem oryginalny, ty niedaleko Leszna, znam Leszno bardzo dobrze, o, jak się okazuje. Dokładnie. Znaczy, pozdrawiam. Dokładnie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Cześć, na razie. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. To był Mirek prosto z Leszna. Kurczę, właśnie dostałem pozdrowienia z Italii, bo się okazuje, że jestem słuchany też w słonecznej Italii, także pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z słonecznej Italii, pozdrawiam słuchaczy z Kanady bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy z Kalifornii, ze Stanów. Pozdrawiam słuchaczy z Brazylii. Się trochę tego zebrało, moi drodzy. Ostatnio się zebrało. No i bardzo dobrze się zebrało. No to o to chodzi, żeby tego się zbierało troszeczkę. Przepraszam bardzo, tak pociągam nosem, ale jestem dzisiaj naprawdę szarmansko pociągający, jeżeli o to chodzi. To przez ten katar. To co, to ja sobie tutaj posmarkam troszeczkę w rękaw. To ze wzruszenia sobie posmarkam w rękach między innymi i posłuchamy sobie jakieś muzyczki. Też takie, zebrałem dzisiaj troszkę takich klamotów, które kiedyś bardzo często puszczałem właśnie, czy to w Hiperprzestrzeni, czy w wieczorowej porze. Także dzisiaj troszkę starych klamotów, ale fajnych klamotów. To co, jakaś muza? A wy słuchacie, wiecie czego? No ba, każdy wie czego słucha w sobotę o tej porze. Się wie.
Ponoć żadne zwierzę nie ucierpiało przy nagrywaniu tego numeru, tak słyszałem, tak jest na płycie Becka napisane. Strange Invitation, nice, nice, proszę Państwa, takie blast from the past, jak się mówi, czyli uderzenie z przeszłości po polsku. A wy wiecie, czego słuchacie, nie będę dzisiaj powtarzał, bo dzisiaj jest tak mroczna audycja, jest tak mroczna i tak ciemna, jak ciemna może być najdłuższa noc w roku. Oczywiście hiperprzestrzeń w Radio na Fire, transmitowana w Radio Paranormalium. Właśnie, bo z tymi magnesami, tak powiedziałem o tych magnesach, całą historię, ale każdy z Was będzie mógł je zobaczyć. Jestem w trakcie grania, dzisiaj miałem to zrobić, ale dzisiaj po prostu nic nie robiłem. Ani nie ma syntezy do ściągnięcia, ani nie wrzuciłem snów Grzegorza, ani nic. Po prostu siadłem, wziąłem zapera i się kurowałem zaperem dzisiaj. Nic więcej i granie. No, przeżuwałem doskonały obiad, który sobie ugotowałem. Tak mi się zrymowało przez przypadek. Także a propos tych magnesów, będą zdjęcia, będzie taka mini strona. Także poczekajcie, nie, bez ciśnienia. I tak sprawa zostanie rozesłana w pierwszych dniach stycznia, także nie ma tutaj żadnego pośpiechu. Ale będzie taka mini strona i będzie można sobie zobaczyć, jak te magnesy wyglądają. I każdy będzie mógł nacieszyć swoje oko. I to się prawdopodobnie wydarzy jutro. Muszę to po prostu jeszcze zrobić. Ale to jutro, moi drodzy, jutro. No zobaczymy, czy w tym roku, a czy jest taki plan właśnie, bo a propos magnesji i tak dalej, ja wspomniałem o tych koszulkach, dobra, jest taki plan na kolejne koszulki Radia na Fali, ale gdzieś w połowie roku, co najwcześniej, jak się zacznie robić ciepło. Oczywiście jak zwykle koszulki tylko i wyłącznie z logiem, bez żadnego napisu. Jest tak charakterystyczne logo, że jak spotkacie kogoś w takiej koszulce na drugim końcu świata, to od razu skumacie, o co chodzi. Ja ostatnio się śmiałem, tu pozdrawiam w ogóle Tomka Grubę bardzo serdecznie, organizatorów festiwalu Wiedzy Alternatywnej, któryż to festiwal jest wspierany przez Radio na Fali. Radio na Fali jest generalnie oficjalnym patronatem tego festiwalu. Jak nic, fraktalna.pl, jeżeli chcecie sobie tam zobaczyć, o co w ogóle chodzi, co to jest za festiwal, co to za impreza. No strona aktualnie jest troszkę powłączana, bo tam są pewne przemeblowania, ale tak czy siak skumacie, o co chodzi. Także Festiwal Wiedzy Alternatywnej będzie już za 2 czy 3 miesiące, jakoś tak, kolejne wydanie. Tam widzę stronę z przygotowaniem, trochę się dzieje. Ja sobie oglądałem, bo się wybrali założyciele tego festiwalu i, że tak powiem, spiritus movent tego całego zjawiska. Tomasz razem z resztą ekipy, z Basią, tam jeszcze był Kuba Łabicki i tak dalej, i tak dalej. Wybrali się na taką małą wyspę gdzieś tam na środku Morza Śródziemnego, czy jakoś tak. I na zdjęciach zauważyłem człowieka w charakterystycznej pomarańczowej koszulce z bardzo charakterystycznym logiem. Także naprawdę to logo, słuchajcie, naprawdę ciężko zgubić. Są tu zdjęcia z Chin w tej koszulce, są zdjęcia księcia Edwarda, który ma generalnie taki zwyczaj, że robi sobie takie selfie koszulki radia na Fali, wszędzie, gdzie tylko się uda. Także są zdjęcia, począwszy od Detroit, Tokio, jakiś Abu Dhabi, generalnie zawsze z koszulką, z tym samym logiem. Także, moi drodzy, generalnie jest taki pomysł, żeby tych koszulek się pojawiło trochę w przyszłym roku, tym bardziej, że teraz już mamy mniej więcej rozeznanie, wiadomo, ile tych koszulek mniej więcej w rozmiarach powinno być, bo zawsze był taki problem, że albo za mało tych dużych rozmiarów, albo wręcz odwrotnie, albo jakoś tak, takie, bo to była pionierska akcja, po prostu nigdy nie robiłem czegoś takiego w życiu. W tym roku, który właśnie teraz mija, to było w ogóle pierwszy raz taka akcja się wydarzyła, także w ogóle nie wiedziałem co i jak, ale się udało. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy noszą koszulki radia dumnie, jesteście zadowoleni z tych koszulek. Bo jest fajna, właśnie nie ma żadnych napisów, nie ma takie jak wszystkie te gówniane shity aktualnie produkowane, że zawsze trzeba kogoś reklamować z napisem, adresem internetowym i tak dalej. Nie, absolutnie, zapomnijcie, żadnych takich rzeczy, tylko logo. Witam serdecznie kolejnego słuchacza. Halo, halo, panie Kamilu. Halo, słychać mnie? Słychać idealnie. Jak zdrówko szanownemu panu? A świetnie, świetnie. Doskonale. Ja dzwonię, bo od niedawna słucham, właściwie od grudnia tego roku, więc bardzo, bardzo krótko, ale bardzo mi się podoba i nie mogę się doczekać na każdą sobotę, żeby sobie hiperprzestrzeni posłuchać. Jak mam czas, to inne audycje, głównie to hiperprzestrzeń sobie archiwizuję. Człowieku, ostatnio przeze mnie nie chodzisz na imprezy, jestem troszkę przyłamany.
Nie, no, ja jestem typem sobotnika bardziej, więc wolę sobie przeglądać rzeczy w internecie, poczytać sobie jakąś fajną książkę czy coś. Ja właściwie jestem tą osobą, która to było parę tygodni temu, po hiperprzestrzeni jest... Wieczorowa pora. Mhm. Wieczorowej porze. Tam ja pisałem, że książkę napisałem i się odezwałeś i ja poczułem się taki bardzo zmotywowany do pracy nad nią i w ogóle, że ktoś wspomniał o tym. No proszę bardzo. No więc ja akurat jestem dosyć niedaleko ciebie, bo ja mieszkam teraz w Chelsea w Wielkiej Brytanii. Dokładnie, właśnie, kochani, jakbyście nie widzieli, hiperprzestrzeń jest nadawana prosto z Londynu, i to ale z południowego Londynu. On dzieje się na północny i południowy, jestem z południa. Więc świetnie, dużo rzeczy się na świecie dzieje, to na pewno. Ciągle patrzę na gwiazdy, często mi się wydaje, że gdzieś tam są, obserwują nas jacyś kosmici. Widziałem różne filmiki, jest... Tak, my obserwujemy, proszę pana, obserwujemy. Tak. Jest mnóstwo teorii na ten temat, jedni mówią, że to są kosmici, inni mówią na przykład, nie wiem, czy to był fake, czy faktyczny filmik na YouTubie, koleś uciekł z NASA, tam pracował, z strefy 51, mhm. Tam pod pretekstem zachorowania uciekł stamtąd i dał filmik, że to w ogóle nie są kosmici, tylko że to są z innego wymiaru istoty, bardzo złe istoty. Taki jest pomysł, żeby wreszcie zabrać się za ten temat w hiperprzestrzeni. On tam czasami się pojawia tak gdzieś pobocznie, ale był taki świetny badacz, moim zdaniem chyba jeden z najbardziej sensownych ludzi w tym temacie w ciągu ostatnich, no co tu dużo ściemniać, chyba 30-20 lat. No i ten gentleman, generalnie zrobił taki solidny research, miał bardzo ciekawe wnioski na temat właśnie tych istot, czym te istoty są i żeby było zabawniej. Akurat no w moim przypadku jest tak, że mi się to dosyć mocno pokrywa z tym, co ja w ogóle myślę na ten temat. Także będę chciał troszeczkę o tym pogadać, ale to dopiero za jakiś czas. Gentleman nazywa się Mark Davenport. Bardzo taka legendarna postać. Mark tak? Davenport. Okay. Tak, dokładnie. Mark Davenport. Tak mówię, bo jestem tutaj na swoim ogródku, patrzę sobie w niebo i zauważyłem, że Wielki Wóz jest tutaj w ogóle większy, wydaje się być, niż w Polsce, to na przykład. A też chciałem a propos tak do mojej książki nawiązać, że też słucham z tego powodu, że zbieram sobie materiał, bo właśnie trochę na ten temat jest, bo nazywa się Ziemia Demonów i jest o... Książka science fiction jest o po prostu cywilizacji, która dostała taką technologię od właśnie demonów, że mogą używać pełnego potencjału swojego mózgu, nie? Tam według tam mojej wymyślonej, że tak powiem, teorii, prawdopodobnie nie pokrywająca się za bardzo z tymi, co nauka albo paranauka, czy jak to tam nazwać, odkryła. Natomiast zbieram materiały, wszystko to łączę w kupę i mimo tego, że napisane jest jedna część, to dużo, dużo rzeczy po prostu moi bohaterowie odgrywają w mojej głowie. Zobaczymy, jaka z tego będzie opowieść. Końcowo. No, mam nadzieję, że nie wystarczysz wszystkich na śmierć i nie skończy tak, że po przeczytaniu tej książki wszyscy dostaniemy zawału. No, bo w ogóle, że tak powiem, strasznie się zaczyna, bo nawet nie wiedziałem, czy nie zmienić jakoś tego początku, bo zaczyna się od tego, że po prostu, wiesz, jest przyszłość, ludzie sobie normalnie żyją, nagle, wiesz, każda kablówka, wiesz, ma tak zwany szum tła. Potem pojawia się Jezus i mówi, że jest koniec świata dzisiaj, nie? I ma nastąpić koniec świata, powstrzymuje go szatan i w wyniku tego impaku ludzkość niemal wymiera, wszystko jest zniszczone i odbudowują się. I pomagają im demony, które dały im technologię, żeby się odbudowali. W zamian za to chcą żyć z nimi na ziemi, nie? Raz jeszcze. No ciekawa rzecz, ciekawa. To troszkę przypomina mi, znaczy nie to, żebym jasne, posądzał, Mistrza i Małgorzatę. Podobna historia po prostu. Chodzi dokładnie o to samo, monseniorze. Że coś za coś, coś za coś. Trochę wzorowałem może na tyle postaci, wiesz, samego diabła i tak dalej, chociaż wiesz, wszyscy mamy trochę inne podejście do tego. Ja bardziej to traktuję jako... To w jednym z sketchu stand-upowych było fajnie powiedziane, że Biblia jest taką opowieścią po prostu i wiesz, i
Było takie podsumowanie. No wiecie, ja też lubię Gwiezdne Wojny, ale bez przesady, nie? Na takiej zasadzie. Ja jestem troszkę bardziej z tej alchemicznej tradycji, także taki mało biblijny jestem w tym wszystkim. Absolutnie. Się dużo od ciebie nauczyłem, że tak ujmę. Dużo fajnych rzeczy mi dałeś do wiadomości. A nie będę się przerywał audycji. Kończę ja w ogóle. Dzięki, no miło, że się odezwałeś. No jesteś takim świeżym słuchaczem, także wow, taka świeża krew można powiedzieć. Także szalenie miło i przyjemnie w ogóle. Jak będę mógł, bo ostatnio chciałem wcześniej zadzwonić, ale jakoś nie mogłem, bo zawsze ktoś w domu, wiesz, chodził i tak dalej. Nie, ja nie bardzo lubię z kimś rozmawiać na Skype'ie, przez telefon, jak ktoś jest obok mnie, wolę sam na sam kontakt. Rozumiesz, o co chodzi. Absolutnie, absolutnie rozumiem. No pewna intymność, taka, to Terence McKenna zdaje się powiedział, że gwarancją zdrowia psychicznego dla społeczeństwa jest zachowanie indywidualizmu. Czy jakoś tak, takiego indywidualizmu w kontekście, że mieć po swoje własne, swój własny kawałek miejsca po prostu i nikogo na głowie. Gwarancja tego, że nikt z nas nie zwariuje. Także dzięki wielkie za telefon. Naprawdę szalenie miło w ogóle słyszeć takiego, wiesz, człowieka, który zaczął ledwo co słuchać. Także miło, że znajdujesz tutaj kawał jakichś fajnych rzeczy dla siebie i że to gdzieś tam może pomaga przy tej książce. Także wiesz, miło, naprawdę miło. Tak, tak. Teraz akurat szukam sobie jakiegoś takiego serwera, na którym mógłbym to wrzucić. Taki mały, bo to wiesz, w sumie książka. Tak, żeby po prostu było tak, że klikasz na link, sobie ściągasz i masz to w PDF-ie normalnie, a nie wiesz, jakieś tam chomiki i inne. Słuchaj, kupuj jakiś zwykły hosting, wrzucaj tam książkę i tyle. Myślę, że na pewno sobie z tym poradzisz. W sensie na przykład taki, żeby po prostu nie tyle, żeby, że tak powiem, na tym zarabiać, ale żeby dać innym ludziom na przykład zarobić, bo ja wiem, jak to jest, jak się ma z tym problemy, jak się ma problemy ze swoją płynnością finansową i chciałbym dać ludziom jakiś taki dodatkowe źródło dochodu, o tak powiem. I don't know. Ja to w ogóle jestem taki raczej z podejścia, żeby granie. Wiesz co, jak nie trzeba używać pieniędzy, to po prostu ich nie używajmy, bo to jest naprawdę toksyczna rzecz. W życiu nie widziałem nigdy sytuacji, żeby pieniądze kogoś uszczęśliwiły. One pomagają czasami zorganizować kilka spraw dookoła własnego dupska, ale niestety na swoje nieszczęście nigdy nie czynią dobrych rzeczy. Taka jest prawda. Nigdy nie widziałem nic dobrego zrobionego przez kasę. Ona tylko po prostu czasami pomagała w jakichś tam sytuacjach, a tak naprawdę z reguły doprowadzała wszystko do ruiny i zamieniała ludzkie umysły w jakoś nie wiadomo co po prostu. Zamieniała ludzi w potwory i dalej to robi. Ale to zostawmy te wszystkie rzeczy. To takie podejście, że po prostu to nie jest, że tak powiem, zła rzecz, tylko to jest moc, a jak ktoś ma potrafi jej użyć w dobry sposób, to użyje w dobry sposób. Jak jest złym człowiekiem, to użyje tego w zły sposób. I po prostu to jest siła, którą po prostu jeżeli zła osoba nie ma tej siły w postaci pieniądza, to ona niewiele złego zrobi, a jak ma dużo pieniędzy, to zrobi wiele zła. I po prostu jest dużo osób, które po prostu źle to wykorzystują. Ja cwaniacko nagrałem audycję o pieniądzach, także mogę się nawet odesłać do jednego z odcinków Hiperprzestrzeni, który jest o pieniądzach, bo ja mam zupełnie odwrotne podejście do tego. Uważam, że pieniądze jako takie, że sam fakt tego, że używamy czegoś takiego jak pieniądze, jest po prostu chorobą psychiczną, bo one odbierają nam zaufanie do nas samych. No jesteśmy w takim świecie, jakim jesteśmy, używamy tych pieniędzy, na przykład muszę mieć pieniądze, żeby zapłacić za serwery radia i tak dalej, za streamowanie i wszystkie te rzeczy, za mikrofon, kable i całe te zamieszanie. I normalna rzecz, jakby nie będę tu, no nie ma co kombinować, że jest inaczej, aczkolwiek w rzeczywistości mam taką opinię, że kasa jest jednym z takich podstawowych źródeł zła na świecie. Czy to, że tak powiem, ukryjemy i wymyślimy sobie, że ale są jakieś szczytne cele, są jakieś pozytywne cele i tak dalej. Dla mnie to jest taki bullshit. To jest moment, kiedy ludzie przestają ufać sobie, a zaczynają ufać temu, co trzymają w kieszeni. I tu się całe człowieczeństwo moim zdaniem kończy. Ale jestem taki cwaniacki, także odsyłam w ogóle do jednego z podcastów. Nazywa się chyba Brzęcząca, coś tam z brzęczeniem w ogóle, brzęcząca iluzja, zdaje się. Tak się nazywa ten odcinek Hiperprzestrzeni i tam troszkę na ten temat wspominam. Także zapraszam serdecznie. Ja taki dosyć radykalny jestem pod tym względem.
Dobra, wiesz, ja mógłbym na ten temat dłużej rozmawiać, ale po prostu chcę posłuchać, co masz ciekawego do powiedzenia w dzisiejszej audycji, więc się rozłączam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich, jeżeli są jacyś znajomi. Właśnie, jeszcze taka mała rzecz, w etykiecie zastępczej jest, że tam jest na logu, że coś tam ze Szczecinka. To do księcia musisz uderzyć się. Tak. Czy zwykły książę był ze Szczecinka? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie nic z tych rzeczy. Książę nie jest ze Szczecinka. Książę jest z Gór Wicklow, taka jest prawda. Z Zacisznego Strumyka, także zupełnie inne miejsce. Aha. Proszę pana. Dobra, to muszę się rozłączam, się nie rozłączam, się rozłączę. Na razie. Okej, dzięki wielkie. To był Kamil, słuchajcie, a wysłuchajcie Hiperprzestrzeni. Właśnie, zapraszam, jak chcecie sobie posłuchać moich refleksji na temat kasy, to zapraszam do, nazywa się to Brzęcząca Iluzja, dokładnie sprzed pół roku zdaje się, jakoś tak, ze środka wakacji czy końca wakacji. Wow, się tego pozbierało i na sprawę, że ten rok to w ogóle taki zabawny, bo te wszystkie tematy, które się tam pojawiają w Hiperprzestrzeni, i to tak nie tylko w tym roku, ale też ostatnie w sumie prawie 3-4 lata, jakoś tak, chyba 4. Cholera wie, generalnie od początku istnienia radia, od kiedy idzie Hiperprzestrzeń. Wszystkich odcinków i tak nie ma, ale te tematy wrócą. Anyway, te tematy spowodowały, że niektóre wątki się, tak powiem, syntetyzowały i powstały takie cykle. Powstał cykl Dokładka, który, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, bardzo serdecznie polecam. Tam jest dużo na temat właśnie współczesnej ekonomii, Bilonu z Babilonu, wszystkich tych spraw związanych z szaleństwem ekonomicznym. Bardzo polecam. Ja osobiście jestem nawet zadowolony z tego. Uważam, że w ogóle zrobiłem taką pionierską rzecz sam dla siebie. No i to było głównym powodem, że później się pojawiła synteza. Że jak stwierdziłem, że jak sobie poradziłem już z Dokładką, to z syntezą sobie na bank poradzę. No i jest kolejny pomysł, proszę Państwa, bo synteza pewnego dnia też ulegnie końcowi, znaczy zawieszeniu czy jakoś tak, bardziej zawieszeniu, bo synteza jest taką rzeczą, którą będę chciał co jakiś czas tam prowadzić, nawet jeżeli się skończy regularne nadawanie tego podcastu. No to ciężko prowadzić wszystkie rzeczy naraz, Hiperprzestrzeń i wszystkie pozostałe, ale generalnie jest taki pomysł na pewną nową serię już w tym nowym roku podcastów. Ona nie będzie już tak długa, nie będzie jak Dokładka czy jak synteza aktualnie, ona nie będzie szła aż tak długo, będzie troszeczkę krótsza. Na razie nie mówię, o co chodzi, ale też się dokładnie wyłoniła z Hiperprzestrzeni. No może niektórzy się już tam powoli domyślają, że chyba chcę zrobić to albo to, ale to zostawiam was, że tak powiem, w takim półkroku, sami się domyślcie. Ja wam nic nie powiem, jak się pojawi, to się pojawi. No jest taki pomysł, żeby zrobić właśnie taką małą, kompaktową serię podcastów na pewien bardzo konkretny temat już niedługo. Zaraz jak tylko zwolni mi się z głowy synteza, jak sobie odpocznę troszeczkę i tak dalej, no bo to też Hiperprzestrzeń pozwoliła, że tak powiem, syntetyzować kilka spraw, kilka tematów ubrać i okazało się, że kilka wątków jest takich, że naprawdę fajnie zrobić z tego taki troszkę większy cykl podcastów, który wyjaśnia troszkę więcej, gdzie jest więcej historii z tego całego zjawiska, więcej przykładów, jakichś eksperymentów i tak dalej, więcej po prostu refleksji na ten temat, bo niektóre tematy są na tyle intrygujące i działo się tyle i myślę, że mają na tyle dużo wspólnego z naszym codziennym życiem, że warto się z nimi wziąć za bary, konkretnie zmierzyć od początku do końca, żeby tam było jak najmniej niedomówień, a jednocześnie, żeby się po prostu fajnie słuchało. Także są jakieś tam szalone pomysły na przyszły rok, a tymczasem, moi drodzy, jak już tak o tych pomysłach i innych rzeczach, to może posłuchajmy jakiejś muzyki, bo dzisiaj bardzo mroczna audycja, mroczna, ciemna audycja, najbardziej mroczna Hiperprzestrzeń w ciągu roku. Troszeczkę ją przedłużę, ona będzie troszeczkę dłuższa ta Hiperprzestrzeń, no ale słuchajcie, to jest ostatnia Hiperprzestrzeń w tym astronomicznym roku. Ja wyznaję ten alchemiczny kalendarz, także dla mnie to jest właśnie ten czas. Thank you.
Who are you? You good enough to eat? No właśnie, no właśnie. Masz coś do jedzenia? Masz coś do jedzenia? Takie było pytanie na koniec. A dzisiaj najbardziej mroczny odcinek w historii całorocznych hiperprzestrzeni. Już jutro, zdaje się, tak, jutro chyba, zaraz sprawdzę, bo tak, 21, to czyli jutro 22 jest najkrótszy dzień w roku i najdłuższa noc, proszę Państwa, także świat się zmienia, zaczyna się nowy rok, księżyc znika jutro z nieba, nie będzie jutro księżyca, zero księżyca, wszystko się zmienia w ogóle, zaczyna się nowy rok, astronomiczny, coraz dłuższy dzień. Wiele rzeczy się będzie działo. Właśnie, ja tu jak zwykle mam jeszcze troszeczkę rzeczy, bo dzisiaj hiperprzestrzeń troszeczkę dłuższa niż normalnie, no ale to taka specjalna okazja, też jeszcze kilka takich specjalnych okoliczności przygotowano na tą hiperprzestrzeń mam dzisiaj, bo ona tak specjalnie troszkę przeciągnięta, bo dzisiaj nie będzie wieczorowej pory, proszę Państwa, zdecydowanie, ale za to będzie troszeczkę dłuższa hiperprzestrzeń. No i kilka rzeczy w tej hiperprzestrzeni się pojawi oczywiście. Właśnie, przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować za obecność i linkowanie materiałów, które radio wyrzuca, czy tam odcinków hiperprzestrzeni, czy jakichkolwiek podcastów, które są produkowane w Radiu na Fali za pomocą Facebooka. Także dzięki, kochani, że linkujecie, że puszczacie to dalej w obieg. Jest naprawdę rewelacja. Taka chyba zdrowa metoda na, nie wiem, czy użyć słowa propagowanie, bo to troszkę po kwadracie brzmi jakiś squarehead. Ale generalnie napuszczenie tego po prostu dalej w obieg, żeby to nie stało, nie kurzyło się gdzieś tam w kącie, tylko żeby trafiało do różnych waszych znajomych. Bardzo mi miło z tego powodu, także wielkie dzięki za to, że w ogóle linkujecie, podajecie sobie dalej. To jest, myślę, chyba taka najlepsza, najzdrowsza metoda, nawet nie tyle promocji, ale po prostu podawania tej informacji dalej, bo tu nawet bardzo nie ma co mówić o promowaniu. Co tu promować, proszę Państwa, nie, nic do promowania. Anyway. Także dzięki wielkie za bycie na Facebooku i podsyłanie tego dalej, za linkowanie materiałów z Radia na Fali, za linkowanie w ogóle hiperprzestrzeni przez ten ostatni rok. Także dzięki, kochani. Naprawdę wielkie dzięki. Dzięki za w ogóle bycie na Twitterze. Ja tym Twitterowym jestem taki troszkę no, mało ogarnięty na tym Twitterze. Znaczy zdarza się momentem taki zryw i kurde, będę tweetował. Mija 3 godziny, że jakoś tak już mi przechodzi. Ale czasami są takie momenty, takie zrywy. Także czasami się pojawia. Mi na sprawę, że audycje, wszystkie te informacje na bieżąco są na Twitterze. Staram się przynajmniej w miarę to robić. Także tak czy siak, kochani, zaglądam na tego Twittera. Widzę, że tam, że tak powiem, dodajecie do plusików, czy jakoś tak, nie wiem jak to się nazywa. To Twitter ma swoją własną, swój własny żargon nazewniczy. Nazewnictwo, tak jak Facebook, czy jakoś tak. Ja tego nie kumam do końca. Jestem taki troszkę leniwy, żeby się tego uczyć. Nie chcę mi się nawet na to zwracać żadnej uwagi w ogóle. Ale generalnie dzięki, że tam jesteście i że podajecie to dalej. Także peace and love, kochani. Bardzo sympatyczna sprawa. Róbcie to dalej. Jeżeli macie jakichś fajnych znajomych, naprawdę miłych ludzi, którym uważacie, że warto podrzucić taki materiał, że coś z tego będzie, że tego posłuchają. Będzie mi bardzo przyjemnie, będzie mi aż w dwójnasób przyjemnie. A mówiłem, że coś więcej dzisiaj w hiperprzestrzeni. Ja się w hiperprzestrzeni zamierzam dzisiaj rzucić I Ching, który normalnie zrzucam na wieczorowej porze, ale dzisiaj postanowiłem właśnie na koniec roku, taki specjalny moment właśnie rzucić I Chingiem w hiperprzestrzeni, proszę Państwa. Czego normalnie nie robię. Zaraz się jak zwykle muszę ogarnąć z tym wszystkim. Papiery, notatki, coś zebrało się tych notatek. Właśnie, taka ciekawostka. Dokładnie podczas syntezy ostatniej właściwie skończył się notes, w którym, no bo ja sobie robię notatki grania tych wszystkich audycji, tak żeby się nie pogubić w kolejności tego, o czym opowiadam. Właśnie mam w ręku, o, możecie nawet słyszeć, to jest szelest nowego notesu, w którym jeszcze nic nie zapisałem, nie ma żadnej notatki. Wszystko na nowy rok, także wszystkie te nowe tematy, które się pojawią, mają już swoje miejsce, w którym zamieszkają. Także będzie całkiem miło. Jest kilka ciekawych pomysłów. Na pewno się pojawi temat kryształów, bo ten temat już za mną chodzi od bardzo długiego czasu. Inna sprawa, że jest to temat, który jakby jest w takiej mojej prywatnej domenie zainteresowań bardzo istotny. Ja się, że tak powiem, staram dowiedzieć kilku rzeczy na temat, co to jest, o co w tym wszystkim chodzi z tymi kryształami i tak dalej, bo jakoś tak nie satysfakcjonuje mnie takie, tylko i wyłącznie takie podejście,
no nie wiem jak to nazwać, bo z jednej strony jest intuicyjne, a z drugiej strony takie troszkę wykręcone, mało detaliczne. Ale tu już mam kolejny telefon i już odbieram. Witam serdecznie kolego Jandar. Tak. Jarand, Jarand. Jarand z Bawarii, słyszysz mnie? Słyszę ci, Jan, witam serdecznie. Jak zdrówko, szanownemu panu? Nie, bardzo dobrze, lepiej. No ja używam też te cewki od Taratajko i się bardzo dobrze czuję. Trochę poszło mi skrzyża w nogi, ale tego nie ma, no. Nice, to miło. To zejdzie z nóg. Ale co do tej muzyki, to ja od wielu lat staram się przerabiać na 432 Hz. To są takie programiki w sieci i smarkasz. Tak, tak, ale tylko ty słyszysz, nie słuchacze nie słyszą. A nie, to dobrze, to jeszcze lepiej. Nie, słuchaj, bo ja cię chciałem jeszcze spytać. I tam możesz powiedzieć ludziom, że taki Mariusz Jabłoński przychodził do Zagórskiego i on ma mnóstwo, dużo tej muzyki, tylko nie wiem, czy ludzie lubią, bo on jest wielbiciel Sajbaby i lubi, dużo daje klasyki, więc wiesz. Wiesz co, ale z tym przerabianiem, przestrajaniem już gotowej muzy na 432 Hz jest lipa po prostu, mówiąc szczerze, jest jeden numer, ponieważ nie da się przystroić wspólnych harmonicznych, bo jeżeli utwór został nagrany na 430 Hz i wszystko brzmi i rezonuje w 440 Hz, to przestrojenie takie komputerowe, jak ty zmieniasz pitch sobie, bo to się nazywa pitch, to ci nic nie da. To właściwie, znaczy jakby to okej, okay, to lepiej brzmi, bo jest to trochę niżej i tam wiadomo... Ale to tak, tak, bo ta muzyka internetowa, że gówno, ale ta błyski, on robi tą muzykę, on jest muzykiem i on, i dużo tego jest w sieci, było przynajmniej tego, Chopin, więc to słuchaj, no możesz powiedzieć, tylko nie wiem, TV jakaś taka nazwa dziwna, bo on kocha Sajbabę, tam jeździ, głową wali w trumnę i tego, ja za bardzo nie chcę go, ale nie, ale poważnie, jest taki gościu, przyjaciel Hanna Zagórskiego i tego. I, ja tam i nie słuchaj... wiem, bo tam tak jesteśmy troszkę z Londynu, całe to radio na fali jest w ogóle tak poza Polską, jakby z dala od niezależnych telewizji i tak dalej, także... Ale to nie, no to chyba znasz Zagórskiego, a wszyscy go znają. Słuchaj, miałem okazję poznać człowieka, zamienić z nim dwa słowa i gra nie wyszła z tego, taka awaria, że po prostu... Aha, to nie wiem, no bo on ma dużo przyjaciół, ja kiedyś pojechałem do nich do Poznania, by jakieś spotkanie tam był z Radia Bez Cenzury, taki jak Adaś, no fajni ludzie i tego. No nie wiem, myślałem, że wyrazem coś tego, no, to, nie, ale nie, to nie szkodzi. Jakby, no. Jakby Radio na Fali jest niezależnym w ogóle kompletnie, jak od jakichkolwiek telewizji czy jakichkolwiek mediów w Polsce, to jest w ogóle taki, wiesz, projekt, który jest zupełnie z boku tego wszystkiego, taka jest prawda. Jeżeli już to można powiedzieć, że to jest taki alchemiczny projekt, troszeczkę się zrobił, to przez to, że ja jestem jako właściciel troszeczkę jakby fajnie, w tym kierunku. No. I ja teraz właśnie zacząłem słuchać, to ja słucham zawsze tego i tak nie mam zbyt dużo czasu, bo ja słucham jeszcze tego Aleksa, słucham Leszka, te różne rzeczy i teraz właśnie z tymi lampami, bo Taratajko coś wspomniał kiedyś, bo ja mam tego nunchaki od lata, tylko że to znowu też nie pasuje, bo te cewki są, ta organowa jest zrobiona z miedzi, a Reich pisał w tej swojej książce, bo ja czasami chodzę do pracy, to puszczam jakąś książkę. Jakoś teraz ostatnio, nie organ, tylko ten drugi Dor czy coś, co się Dor wytrza. Nie do końca właśnie, tam na dole masz taki aluminiowy pręcik, który nam wystaje, ten kapsel, to zbiera ci organ Dor, ty uziemiasz organ Dor. Także wszystko jest okej, okay. To dobrze, że to jest właśnie miedziane, to ma być miedziane, bo jakby chodzi o propagację i rezonans tego, bo widzisz, bo urządzenie, o którym mówimy, czyli o biorezonatorze Janka Taratajcio, jakby podstawą tego konceptu jest jakby z jednej strony Wilhelm Reich, a z drugiej strony niejaki Royal, czyli facet od tego tajemniczego, zapomniałem polskie słowo, mikroskop, od mikroskopu po prostu. Raymond, czy jak on to? Dokładnie, Raymond. Ja coś słyszałem o tym, no, ale jest, to... Zapraszam w ogóle do syntezy, jest cały odcinek właśnie Royal Raymond King, czy jakoś tak, jakieś takie w ogóle dziwne zakręcone nazwisko. On odkrył jakby tą podstawę i połowa jest od niego, a druga połowa jest od Wilhelma Reicha, także to jest taki miks dwóch rzeczy. Ja to używam, tylko nie wiem, no, ja jestem zdrowy od wielu lat, ale w tym roku jakoś coś trochę, no, ja nie chuję, bo 20 lat jeszcze tego i staram się za dużo do pracy, za często do pracy nie chodzić, sobie siedzę i tego patrzę, chyba z widoku na Alpy, jak czy śnieg, tak jest, nie na nart. No to niezły masz widok tam za oknem. No,
No nie, no akurat teraz jest ciemno, to nie widać, ale przez cały dzień tu było widać tego i słuchałem właśnie, próbowałem tej syntezy słuchać, no syntezy posłuchałem trochę i tego, no i zamówiłem rano tą lampę drugą, bo jedna mi się gdzieś popsuła, ta plazmówka, tak. No coś mi tam przesunęło, aryjska narzeczona tu mi szła i zaczęła mi tu odkurzać tego i mi się spadło to i nie chcę świecić, ale drugą i chciałbym zrobić te właśnie te krzyżowe, te butelki z solą i coś tam tego. Butelki z solą i krzyżowe te mieć. Co to wtedy ma? Jakiś prąd ma się wytwarzać? Albo owinąć te lampy drutem miedzianym. Tak, też można w ten sposób. Wiesz co, ja będę chciał ten temat tak konkretnie poruszyć w jednej na pewno syntez. I tak konkretnie opowiedzieć, jak to ja robię. Jeszcze na pewno zaproszę Janka, bo już jesteśmy, że tak powiem, już po tej publikacji Janka, na którą czekaliśmy troszeczkę, żeby to wszystko już oficjalnie było. No, ja też słuchałem. Nie wiedziałem, że jest artysta. On pięknie grał na tej gitarze tam. Nie wiem, zasadny, że on naukowiec, kurde, tego. Janek tam szalej na instrumentach. Ja też grałem na tej gitarze. Fajny człowiek. To się trzymałem w rękach, także... I on trzeba było wyregulować w ogóle ten instrument. Jest taki troszeczkę niewyregulowany, ale to ja to sobie tak się podśmiewam, że troszkę regulacji w tym instrumencie, ale generalnie fajnie to brzmi na tych strojeniach, także polecam w ogóle się pobawić tym, tylko że właśnie wracając do tych właśnie strojeń, uprzedzam, że naprawdę przestrojanie dźwięku za pomocą softu w komputerze, ja nie wiem na ile to po prostu zmienia, mówiąc szczerze. Nie, ja się nie robię. Przestałem robić, ja znalazłem tego Wituju, tego Mariusza Jabłońskiego, już przestałem, puszczam sobie Chopinka, ja czytam, co on wiesz, tam ma, Bacha, takich rzeczy. To co lubię. No i ja nie słucham już teraz, już w tym wieku jestem, już nie słucham tych różnych rzeczy. Kiedyś jeszcze lubiłem ten trans, czy coś, czy udało mi się raz tam fajną w San Francisco płytkę kupić, takie Magic Cigarettes, takie fajne, transowa. Już teraz nie chodzę na te imprezy, bo tego wolę, klasyk. Rozumiem. Albo ci... No, ale z tego, ale to jest, ty właśnie teraz coś mówiłeś dużo na ten temat, ale to jest ten dźwięk, to jest naturalny dźwięk, tak jak śpiewają ptaki, śpiew ptaków, natury, wiatr, to jest właśnie to 432 i dlatego to mnie tak trochę zafascynowało. No właśnie troszkę niżej, bo to jest 427,5 Hz dokładnie. To o tą magiczną częstotliwość chodzi dokładnie, 427,5 Hz, przy czym oczywiście jakby częścią tego, bo właściwie... Jeżeli stroisz instrument, no to tam przesuniesz o pół tonu dalej, no i masz te 432. Dalej w tej skali tonacyjnej to się wszystko trzyma. Niemniej jest już po prostu fizycznie inny dźwięk, my go inaczej nazywamy, bo jest trochę przesunięty. Także wiesz, ja akurat nie za bardzo jakby śledzę rzeczy związane, wiem, że tam telewizja NTV, się wspomniałeś o tej telewizji NTV, ja akurat znam temat z zupełnie innego miejsca, ponieważ w Stanach i jakby w Anglii, znaczy generalnie w angielskojęzycznym świecie, po prostu mówiąc tak oględnie, jakby temat przestrajania tych częstotliwości jest znany od bardzo dawna, jest jakby masa ludzi, masa oprogramowania, znaczy masa jak masa, no sporo tego, do przestrajania sobie właśnie strojenia, w już takich gotowych numerach, jest masa pluginów do oprogramowania, wiesz, muzycznego, że tam sobie włączasz i od razu ci przestraja klawisz na 462 Hz i tak dalej, i tak dalej. Także to nie było nigdy dla mnie jakąś taką specjalną nowością, bo inna sprawa, że jest to strój orkiestrowy, mówiąc szczerze. Generalnie dobra orkiestra zawsze stroi się do dolnego tempertonu, czyli do właśnie gdzieś w okolicy 432 Hz i to jakby nie jest na świecie tajemnicą. Taką specjalnie, jest jakby takim specjalnym, nowoczesnym odkryciem. Ja nie wiem, ja myślałem, że wszystko już zostało zmienione. W latach 60. podobno Rockefeller kazał to zmienić tu w Niemczech, bo ja tu teraz w Niemczech już długo mieszkam. Ale ja chodzę do ogródka na piwo, jeżdżę rowerem, przejeżdżają Czesi, przejeżdżają sami swoi i oni grają chyba w tym naturalnym, tacy starsi panowie w moim wieku, nawet starsi po 60, oni grają jazz i grają właśnie tak naturalnie. I to mi tak brzmi, jak te dźwięki właśnie te naturalne. Mogą się niżej stroić. Ja myślę, że to jest ten normalny dźwięk. Grają, no to mnie tak... Lubię, grają dla mnie, jeżdżę przed południem, to klaszczę, oni grają dla mnie, wypiję piwo. No, nie muszę płacić za jakieś koło. No nie, taki ten Hanele odbiłem, ale ten Gross Hesselo tutaj, jakbyś kiedyś jechał przez tego, przez Monachium, to wpadnie, to latem to cię zaprowadzę.
na piwo. Ja akurat tak piwo niespecjalnie, a bardziej Joy tam zapalił, bo ja tak piwa to raczej nie dotykam. No mam kolegów, którzy palą, ja już tego, ja raczej nie. Oni teraz dodają jakieś świństwo do tego, ja nie mogłem, chciałem wracać pociągiem, to bałem się wejść na schody ruchome, bo raz pociągnąłem tak coś takiego grubszego tych kolegów. Nie wiem, czy byłem na górze, czy na dole, bo to, nie, Kanda, nie muszę spotkać twoich kolegów, brzmi intrygująco. Ale ja wolę nie. Ja rozumiem. Nie stosuję, gdyby tam jeszcze ayahuasca gdzieś to była, ale tutaj w Niemczech już teraz straciłem kontakt z tymi ludźmi, którzy się tak duchowo rozwijają. Masz w Holandii dostęp do ayahuaski, także nie ma z tym... Nie ma z tym problemu. Są ludzie, którzy nawet robią sesje, jacyś ludzie z Polski chyba w Holandii, jeżeli na przykład chciałbyś po polsku, albo jakoś tak. Wiem, że jest taka opcja. Musiałem gdzieś poszperać, bo gdzieś to mam w mailu informacje na ten temat. Ale to mnie też nie ciągnie, ja wolę teraz bez tego już. Dobre czerwone wino na przynajmniej 90 punktów Parkera, 92 i tego. A już te rzeczy, nie palę cygara, czasami koledzy przyjeżdżają, na nartach spotykam ci z Polski, bogaci przyjeżdżają, to przywożą goibę albo te piedras te kubańskie, tak to nic innego. Nawet papierosów nie palę. Jeszcze zresztą ona mnie denerwuje, ta aryjska, bo ona tu pali. Rozumiem. No ja nie. Wino czerwone i kubańskie cygara i nic innego. Nie, no ja zdecydowanie zostaję przy dobrym ziole, dobrym LSD, dobrej ayahuasce i dobrej psylocybinie. Może być dobra meskalina. Po prostu to ja zostaję przy tym, zdecydowanie. A to ja u ciebie właśnie o tych grzybkach słyszałem. Prawdopodobnie. Ale to trudno. Byłem w lesie, popatrzcie, tu ja tu chodzę na grzyby, to jest mnóstwo prawdziwków, ale te właśnie, te właściwe, o których te magic mushrooms, to tu jest tak dany na całym świecie olok, to się pisze, ale to nie wiem, czy on dzisiaj z Monachium wyjechał taki tu. Nie grzybiasz. Jest dużo takich ludzi, ale już teraz nie sam się nie nawiązywać kontaktów. Czerwone wino i cygara więcej. Ach, ten alkohol. Ja to tak, ja to zupełnie zdala od tego alkoholu w życiu. Ale to jak to mówią, komu dymu, komu ginu, niech tak to będzie, proszę pana. Tak. No dobra, to jak będzie audycja, to sobie posłuchamy tego Taratajko. To było... Aha, tu już nie ma co pytać, to już jestem teraz spokojny, mogę włączyć te biorezonatory. Absolutnie, no ja się czuję rewelacyjnie, no właśnie wybiło mi grypę. No bo ja nie wkładałem do ziemi po prostu tego, myślałem, o kurde, przecież to nie pasuje, Reich tu gada w książce, że tego, że tu musi, nie może być żadna miedź, tylko bo to jest świedor tworzy. Reich troszkę inaczej konstruował urządzenia, wiesz co, ja dzisiaj jak pominę ten temat, bo to nie chcę robić za bardzo syntezy z tego. Troszeczkę na ten temat gdzieś tam wspominam w syntezie. Jest odcinek poświęcony Wilhelmowi Reichowi i tam troszeczkę wspominam o tej energii DOR, jak on konstruował to urządzenie. Ale wiesz, to się troszkę zmieniło. Te urządzenia już trochę inaczej wyglądają. To jest trochę jakby inna historia już teraz. I urządzenia Janka są naprawdę spokojnie bezpieczne, także tam nie ma, jeżeli nie dotykasz tego aluminiowego kapsla na dole, wszystko jest okej. Aha. Także to chodzi. Nie można dotykać. Znaczy, generalnie nic się tam nie stanie, jak go dotkniesz, ale generalnie... No, ja to wkładam pod pachę, zapasek. Właśnie, zapaskiem to robią się, tutaj skóra delikatna, jakiś strój takie, kurde, jak tam pod tego zapaskiem. Wkładam pod pachę, czy albo w dłonie. Słuchaj, wiesz co, ja po prostu może tak, najprościej będzie, jak wpadniesz właśnie do audycji Synteza, i tam jest, tam są dwa odcinki z Jankiem Taratajcio. Jeden to jest taka prezentacja wideo. Tutaj nie chcę zanudzać słuchaczy, bo nie każdy jest głownikiem zapera. Jakbyśmy teraz się rozpędzili i zaczęli gadać o zaperze, to myślę, że to nie jest ten moment. Tak, rozumiesz? To jest inny temat. No, tu dokładnie. Tego, no. I polecałbym ci, żebyś tam wpadł, bo tam jest prezentacja wideo, gdzie Jan bardzo dobrze tłumaczy, jak korzystać z zapera i o co w tym wszystkim chodzi. Co robić, czego nie robić. To myślę, że jest taki najlepszy zestaw. W sensie instrukcji po prostu. Żeby się nie pogubić z tym wszystkim, żeby wszystko było okej. Okay. Dokładnie. Dobra. To tego, ja włączę, nie będę ci przyszedł tego. No i sam tym starszym właśnie tego, Mariusz, jak on tam Jabłoński na YouTube chyba jest, wituju czy coś. Posłuchajcie sobie klasyki tego. To ja polecam każdemu właściwie, żeby sobie wpisać po prostu 462 Hz na YouTubie. No właśnie, na i tam YouTubie. Wszystko jest, no. I tak. Dokładnie. Teraz jest tego masa po prostu. To w ogóle jest lepsza rzecz, bo nie trzeba właściwie słuchać nieustannie z YouTube'a, gdzie jakość dźwięku jest po prostu koszmarem, to właściwie żadnej jakości nie ma.
można sobie po prostu ściągnąć software, jest tego softu masa i są instrukcje grania, jak przestroić sobie komputer tak, żeby wszystko, co tam gra na tym komputerze, grało w tych 432 Hz, że masz software, który ci od razu automatycznie przestraja. Słuchaj, od co najmniej 10-15 lat ja znam takie radia internetowe, które nadają muzykę dokładnie przestrojoną do 432 Hz, także nie jest to nic nowego, absolutnie. Dużo ludzi to robi, bardzo dużo, tylko że ja właśnie, tak jak mówię, jest ten problem z tym, że no nie da się przestroić sztucznie muzy, bo ona wtedy brzmi kiepawo. Instrument musi być nastrojony do tego rezonansu, bo grając na instrumencie, nie wiem, grasz na fortepianie, przechodzisz z jednej oktawy do drugiej, z dużej do rozkreśnej i to inaczej brzmi, kiedy te wspólne harmoniczne nachodzą na siebie i one produkują inne brzmienie. Tego się nie da zrobić softem komputerowym, który przestroi numer, który oryginalnie jest nagrany na 440 Hz, bo to nie zacznie brzmieć lepiej. To będzie dalej brzmiało jak na 440 Hz, tylko że troszeczkę niżej, ale nie już tych rezonansów, tych właśnie tak zwanych subtelnych dźwięków. Ten temat będzie jeszcze wałkowany w syntezie, tak swoją drogą, ale jest drugi odcinek syntezy, grani o sympatycznych mocach, o takim dżentelmenie Walter Kiwi ze Stanów Zjednoczonych, który odkrył pewne rzeczy związane z wibracjami. Dawniej, zanim używano nazwy orgon, używano nazwy sympatyczne wibracje. Dokładnie jeszcze w XVII-XVIII wieku. I tam jest troszeczkę na ten temat. Dobra. No to dzięki za info i tego. I dobranoc i wesołych świąt. Dzięki wielkie. Nawzajem, nawzajem. Jakiegoś miłego wina życzę na te święta. Jakiegoś dobrego cygara. A to rzeczywiście, to fajnie właśnie, dobry pomysł. Cygara. Jeszcze kilka mi zostało, tych kubańskich, ale niewiele, bo już moja narzeczona nie chce do Egiptu jeździć, teraz się boją tam. No, a ja też ich nie za bardzo lubię, bo mi się tu rozmnożyli w bloku. Zostawiamy te tematy, zostawiamy, proszę pana. No dobra, dobranoc. No, dzięki wielkie za telefon, trzymaj się, do usłyszenia. To był Jan Rad. No i opowieść o cygarach kubańskich, gdzieś tam się pojawiły po drodze. Ja to nie jestem miłośnikiem, absolutnie jakoś tam w ogóle tego nie łapię, ale słuchajcie, jak lubicie, wszystko jest okej, jeżeli macie sentyment do tego. A ja tymczasem myślę, że jakaś muzyczka, bo dzisiaj troszeczkę dźwięku z tej okazji, że tak wieczorna hiperprzestrzeń mroczna. Ciemna. Najdłuższa noc w roku, proszę państwa. To co? To jakaś taka relaksacyjna muzyczka, proszę państwa. Ja myślę, że czas najwyższy, żebym odpalił taki bardzo relaksacyjny numer, który osobiście bardzo lubię. Bardzo. On się też kiedyś pojawiał i też dawno go nie puszczałem. Czas troszkę odświeżyć. I też Blast from the Past. To coś na kontrę do tego alkoholu, który podejrzewam, no nie robi dobrze naszej cywilizacji. To zamiast cygar i alkoholu troszeczkę LSD wpuśćmy do tej mikstury. A ja mógłbym tak słuchać w nieskończoność tego numeru. Mógłbym tak słuchać i słuchać i słuchać. Tak, tak, proszę państwa. The Visions Behind Fade Away. Chemical Brothers. A wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni, się taka specjalnie przedłużona, bo taka ostatnia w tym kalendarzowym, no już nie kalendarzowym, bo kalendarzowy jest inny, ale po prostu w tym astronomicznym roku. Koniec starego roku, zaczyna się nowy rok. Swoją drogą tak pomyślałem o tym ziółku, o którym mówił słuchacz ostatnio. Ja sobie tak pomyślałem, kurczę, skoro ruchome schody, to ja chcę takie zioło. To ja po prostu chcę takie zioło. Chcę zioło, po którym się czuję na ruchomych schodach. A tymczasem, jak już słyszycie, mam już tu monety w ręku. Tak, tak, proszę państwa. Ale bez ruchomych schodów, chociaż z drugiej strony, no właśnie, właśnie. No ale dzisiaj relaksik, troszeczkę od ziółka. Koniec roku, ja się chilluję bez ziółka. Jakby leczę bardziej katar niż się zaciągam czymkolwiek. Ale oczywiście polecam, słuchajcie, kochani. Ja uważam, że w ogóle zdecydowanie zdrowie jest, nawet jeżeli jest to dobre czerwone wino, alkohol jednak. Co tu dużo mówić? No nie ma.
No nie będę was kłamał, po prostu mówiąc po angielsku, alcohol gonna fuck your brain, czyli mówiąc po polsku, tu przepraszam za mój francuski, alkohol po prostu rozpieprzy wam głowę, no. Także jeżeli taki unit dla normalnego człowieka, czyli taka dawka na tydzień czasu, na przykład czerwonego wina, to jest dokładnie 1/3 lampki wina na cały tydzień dla dużego człowieka. Jeżeli pijecie więcej, rozpieprzy wam głowę, generalnie. I jak dojdziecie do jakiegoś radosnego wieku starszego, to zamienicie się po prostu prawdopodobnie w taką troszkę degrengoladę intelektualną, to uprzedzam. Po prostu alkohol jest jedną z chyba z największych toksyn aktualnie serwowanych ludziom. No taka jest prawda, no fajnie było, jakby było inaczej, fajne jest czerwone wino, że fajnie się człowiek po nim czuje, ale generalnie ja po prostu to gówno odradzam. Także się jak każda forma alkoholu. Raz na jakiś czas, tak powiem, ceremonialnie, rytualnie odrobinę, okej. Okay. Tak, normalnie to ja polecam zdecydowanie tego jointa. To jest moim zdaniem zdrowsze rozwiązanie, ale to jest moje podejście do tego. Także słuchajcie, komu ginu, komu dymu, niech każdy sobie sam decyduje, a ja tymczasem mam tutaj już monety. Mam tutaj już monety, proszę państwa. No i co? I nie zadaję żadnego pytania, bo po prostu z itchingiem prowadzę eksperyment, który polega na nie zadawaniu żadnych pytań. Czasami jest intencja do itchingu, ale to wieczorowej porze, a dzisiaj i tak po prostu itching. No właśnie, tak jeszcze przy okazji, tak wspomnę, to tak czasami jesteśmy wrzucani do takiego worka razem z innymi mediami w Polsce. Szczęśliwie jakoś tak jest, że się pojawiło troszeczkę ostatnio różnych mediów w Polsce, także całkiem miło, jak ktoś tam powie, że o, są jeszcze inni ludzie, którzy robią takie rzeczy, także i ostatnio całkiem miło to zarejestrowałem. Czekajcie, zaraz, bo ja, może tak, skupię się na itchingu, a później pociągnę ten wątek, o którym chciałem wam powiedzieć. Bo to chciałem jeszcze pozdrowić kilku ludzi, którzy współpracują z Radiem na Fali jako takie, bo Radio na Fali nie jest w ogóle związane za bardzo w jakikolwiek sposób z jakąkolwiek, nie wiem, czy telewizją, czy radiem z Polski, czy czymkolwiek. To jest w ogóle taki pomysł zupełnie gdzieś z innej opowieści, granie ze świata anglojęzycznego przede wszystkim, to głównie. Inna sprawa, że każdy z nas tutaj nadających nadawał jeszcze zanim nadawał w Radio na Fali. To już w ogóle długa historia, można by tu dużo na ten temat powiedzieć, ale tymczasem jadę z tym itchingiem, moi drodzy. Się dowiemy co i jak. Także będę jeszcze chciał po tym itchingu wspomnieć wam troszeczkę właśnie o współpracy z różnymi ludźmi, polecić wam kilka być może ciekawych rzeczy, tak żebyście mogli zobaczyć co i jak. A tymczasem rzucam itching. Jak zwykle pióro, mam nowe naboje właśnie. Zapatrzyłem się w zapas nowych naboi do pióra Sacramento, już się kończyły. I nowy notes. I to wszystko właśnie, takie całe pudło z nabojami się wypisało na głównie notatki właśnie do radia. Bo ja taki dosyć konserwatywny jestem i wolę pisać piórem po prostu. Bo po prostu wolę piórem. Nie lubię sobie robić notatek na iPadzie czy na kompie, w dokumentach i tak dalej. Mogę mieć linki tego typu rzeczy. To linki zresztą, słuchajcie, doskonale wiecie, jeżeli słuchacie hiperprzestrzeni i wszystkich tych rzeczy, które się tu dzieją, że linki są pod audycjami, że jak macie taką ochotę i chcecie sprawdzić, czy przypadkiem ten temat was nie zaintryguje jakoś bardziej, albo zrobić jakiś sobie własny research, no to generalnie linki znajdziecie jak zwykle pod audycjami. No to jest główny powód, dla którego linki są bardzo często w języku angielskim, bo generalnie, no co tu dużo ściemniać, no Radio na Fali jest takie troszkę, tak powiem, jest po polsku, ale jest z anglosaszczonym, bym powiedział. Dosyć mocno. Inna sprawa, że dokumentacje, z których ja korzystam, to są dokumentacje, które są zdecydowanie, proszę państwa, anglojęzyczne. No to jest troszkę rzeczy, które pochodzą z Niemiec i tak dalej, ale to właśnie jakby nie z Rosji, nie stamtąd. Jest jakby z drugiego końca kija cała ta historia się bierze. A ja tu, kurczę, ciekawe się rzuca. Słuchajcie, mam tu dużo warunków. Tak rzucam ten licznik i opowiadam. I zagaduję was podczas sklepania tymi monetami. Ciekawe, proszę państwa, ciekawe, nad wyraz ciekawe. Zaraz muszę pochować monety, dajcie mi sekundę, bo nie mogę ich zostawić luzem przecież. No, już mam. Także spokojnie mogę je schować, żeby się nic z nimi nie stało. A teraz mogę się dowiedzieć, co my właściwie wyrzuciliśmy. Jaki heksagram. Przerwana na dole, dwie pełne, dwie przerwane, pełna. Słyszę, że tak szybko poleciałem, ktoś się zapomniał zanotować albo nie zdążył. Specjalnie tak zrobiłem, że tak stanął za szybko. Jasne, że za szybko. Wiedziałem, że tego się nie da zapisać. Słuchajcie, już wam mówię, który to jest heksagram, także dajcie mi sekundę.
Szukanie tego czasami trwa sekundę, a czasami trwa wieczność. Czasami. Nigdy nie wiadomo. To jest właśnie cała ta historia z teachingiem. Mógłbym się tego oczywiście jakoś nauczyć na pamięć i próbować to ogarnąć, ale wydaje mi się, że to było już lekko przesadą w tym wszystkim. Na razie sobie spokojnie szukam, rozglądam się po tych wszystkich rzeczach. Mógłbym jakąś muzyczkę puścić, ale właśnie nigdy nie wiem, czy to nie jest tak, że o, już znalazłem i już znalazłem. No nie, właśnie już znalazłem. O. Także jak puszczę muzyczkę, to kurczę, to przyleci. I jak na ironię z reguły jest tak jak z paleniem papierosów na przystanku autobusowym, że z reguły ludzie wyciągają papierosy, zapalają, albo zanim autobus przyjedzie, jak dokładnie wypalają, odpalają fajkę, to dokładnie wtedy przyjeżdża autobus. Jest takie fuck i zawsze jest dokładnie to samo. Tak jak z ludźmi, którzy myją samochód wtedy, kiedy ma nie być deszczu. I zaraz jak tylko myją samochód, spada deszcz. To jest klasyczny numer. Numer 18, a kontra do tego to jest 17. I zaraz się dowiemy, jakie jest rozłożenie energii dookoła nas. Właściwie I Ching nie jest przepowiednią, jest o tym, jak rozkłada się energia dookoła. Tak można to w charakterystyce. Właśnie sobie obiecywałem, że w tym roku zrobię wreszcie taką konkretną audycję o I Chingu, ale ciągle jeszcze nie mogę się zebrać. Jest tyle tematów ciekawych dookoła, że ulala, proszę Państwa, jakby tu jeszcze mam kryształy, mam masę dokumentacji już swoich alchemicznych rzeczy i tak dalej, jest tego taka masa, że zanim do tego dojdę, ale chcę do tego dojść, bo to niejako spuścizna troszeczkę taka, nie wiem czy spuścizna, ale źle powiedziałem, to jest bardziej miejsce, z którego jakby wyszła w ogóle hiperprzestrzeń, czyli od Terence'a McKenny i teorii czasu falowego. Rzecz, która po prostu swego czasu w latach 90. rozłożyła mnie po prostu na łopatki. No a później, kiedy pojawił się 2001 rok i jakoś tak, zacząłem się, że tak powiem, przyglądać tej koncepcji teorii czasu falowego McKenny, to po prostu odleciałem. I to był taki, no, jeden z takich najciekawszych intelektualnych impulsów. I tam jest sprawa związana z I Chingiem przy tym wszystkim. Ale też na inną rozmowę i na... Jest zresztą troszkę na ten temat w jednej z hiperprzestrzeni, zdaje się, o teorii czasu falowego, ale nie aż tak mocno o I Chingu. O I Chingu zamierzam pewnego dnia wreszcie też zrobić, jak znajdę czas. Na pewno kiedyś znajdę. Okej, wyrzuciłem 18, także jaki jest rozkład sił, słuchajcie. Rozkład sił mówi o trwaniu spokoju, mówi o łagodności i wietrze. Wiatr napotyka górę, lecz to, co go nie zatrzymuje... Ten podwójny zły omen może zniszczyć nie tylko plony, ale całą roślinność. Heksagram sugeruje, że zmiana i ruch są konieczne. Nie obejdzie się jednak bez problemów. Należy unikać zachowań, które mogłyby zepsuć to, co próbujesz osiągnąć. Kluczowe słowa. Gnicie, rozkład, jadowity, kuszenie, wypaczony, pochlebstwo, oczarowanie, nieład i błąd, interpretacja. No, muszę dokonać wyboru, a jego wynikiem będzie sukces lub porażka. Doświadczasz strat, komplikacji i trudności. Cokolwiek pomyślisz, niechybnie sprowadza na siebie kłopoty, więc konieczna jest zmiana postawy. Spokojnie rozważ swoje decyzje, działaj uważnie. Na razie unikaj nowych zobowiązań. Jeśli odnajdziesz źródło problemu, uda się zatrzymać rozkład, doprowadzić sytuację do równowagi i powołać do życia pełną formę nierozwiniętego jeszcze potencjału. Dbałość w działaniu przyniesie powodzenie. Nadal istnieje ryzyko przegranej. Sprawy przybrały zły obrót i należy je naprawić. Być może zmuszony będziesz przeprosić za błąd lub nieporozumienie. Niech wszystkie twoje poczynania cechuje nieskazitelna uczciwość. Wymagać to będzie wysiłku, ale można już teraz stworzyć nowy początek. Wkrótce pojawi się mnóstwo zadań. Teraz unikaj podejmowania decyzji dotyczących spółek lub małżeństwa. No właśnie, to jest taki moment, proszę Państwa, że na niebie mamy dwie planety. Saturna i Marsa. Dlatego nie można podejmować żadnych decyzji, bo jest duże ryzyko, że skrewimy. I uzupełniający I Ching do tego wszystkiego. I na sprawę, że to tak dosyć dobrze wygląda, bo to w sumie no wygląda troszkę na to, że ten kolejny rok będzie rokiem coraz większej polaryzacji, bo tego się po prostu nie da uniknąć. Cywilizacja doszła do takiego momentu, że po prostu tak już jest. O czym zresztą gadam w hiperprzestrzeniach, także nie będę was akurat tu w tym momencie zanudzał tą polaryzacją, ale wiem, o co chodzi. No, świat kompletnie oszalał i po prostu wielu z nas oszalało. I efekt tego jest tragiczny w skutkach. Numer 17, czyli pożądanie, to jest ten uzupełniający, oznacza radość, jezioro, pobudzenie i piorun. Obraz. Obrazem heksagramu jest piorun pośrodku jeziora. Nastał czas ciemności i odpoczynku. Burza schodzi w głąb ziemi. Po całodziennej ciężkiej pracy można pozwolić sobie na porządny wypoczynek, żeby zregenerować siły.
kluczowe słowa, kolejność lub porządek rzeczy, dostosowanie się, pozostawanie w zgodzie z czymś w określony sposób, interpretacja, pozwól odejść temu, co stare, ponieważ wyłania się nowe, czas sprzyja bliskim związkom, lecz nie interesom. Uzmysłowiwszy to sobie, otwierasz się na nowe przyjaźnie, w pracy najkorzystniej spłynąć z prądem i pozwolić innym, by wskazywali drogę lub przyjęli inicjatywę. Wkrótce i tak znowu będziesz panem swoich spraw. Dostosuj się, bądź konsekwentny, podążaj naprzód i wygrywaj. Właśnie, bo mamy linię, jeszcze linii nie czytałem, no to zacznę od linii od 18, czyli tego pierwszego rzutu, czy tego podstawowego numeru, przepraszam. Linia dolna. W tym trudnym czasie przyjmij radę innych ludzi, ale wiedz, że niektóre osoby sprawujące władzę nie są uczciwe. No, wiemy o tym, proszę Państwa, wiemy o tym, dlatego Radio na Fali jest niezależnym radiem i generalnie nie klei się ze wszystkimi możliwymi inicjatywami, chociaż teoretycznie można by się skleić, bo można by lepiej wyglądać albo coś. No, my się po prostu nie kleimy, ponieważ ja na przykład nie do końca widzę wszędzie takie działania, jakie bym się spodziewał. I takie same zachowania, po których bym się spodziewał, że tak powiem, chociażby fair play. W wielu miejscach po prostu nie dostrzegłem tego i stwierdziłem, że nie, to nie jest dobra metoda. Anyway, kolejna, czwarta linia. Jeśli nie przestaniesz postępować jak dotąd, sam ściągniesz na siebie kłopoty i ukryjesz się wstydem. Problemy, których korzenie sięgają przeszłości, muszą zostać rozwiązane. No, szczęśliwie radio nie ma żadnych problemów, także możemy spokojnie na to spojrzeć. To dobry znak, proszę Państwa, to dobry znak. Dobra lekcja, żeby generalnie czasami obejrzeć się na swoje postępowanie, tak czy siak. Kolejna linia, piąta. Obcuj z innymi, nie szczędź innym pochwał. Zyskasz szacunek oraz osiągniesz swój cel, nawet jeśli nie potrafisz stworzyć nowego początku. Możesz uzyskać pomoc, aby całą sytuację zwrócić na lepsze. Numer górny. Zjednoczysz ludzi, którzy zwrócą się do ciebie o pomoc, jednak na razie możesz tylko podążać za innymi, ponieważ w obecnej chwili przywództwo nie należy do ciebie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bycie przywódcą to jakaś patologiczna historia, proszę Państwa. Trzecia linia, bo liczymy w drugą stronę. Przyjmij obowiązki, osiągniesz swój cel. Nie pozwól wprowadzać się w błąd niemądrym ludziom, wyznając niewiele warte poglądy. Okej. No i ostatnia. Bierzesz na siebie odpowiedzialność za coś, co nie jest twoim problemem lub tracisz energię, przyjaźniąc się z tymi, którzy na to nie zasługują i nie wiedzą, co to wdzięczność. No właśnie, ja tak chciałem podziękować troszeczkę też wszystkim tym z okazji tego roku, który minął, współpracującym w ogóle z Radiem na Fali, przede wszystkim wymieniającym się banerami z Radiem na Fali. Jeżeli coś się dzieje, to można po prostu nas złapać przez ich strony. Tak samo jak przez naszą stronę można złapać kilka, myślę, ciekawych inicjatyw. Ja tu bardzo serdecznie polecam Porozmawiajmy TV Alexa. Tam może nie wszystkie materiały są akurat dla mnie, akurat nie jestem miłośnikiem kilku spraw, które są tam czasami wałkowane w Polsce. Czasami mi się wydaje, że to jest troszeczkę tak wydmuchane z Davida Icke'a, że w Polsce chyba nikt nie czyta innych książek poza Davidem Icke'em. Ale to jest taka moja refleksja. Ja nie muszę się za bardzo do tego odnosić, bo to nie moja historia. Bardzo polecam, są fajne materiały. Polecam Nową Atlantydę, są naprawdę fajne, ciekawe rzeczy wyciągane przez człowieka, który to prowadzi, tam szpera, wyciąga różne ciekawe newsy. No naprawdę bardzo fajna rzecz. Polecam Schodami do Nieba, też ciekawy serwis. No i jak zwykle sprawy, którym gdzieś tam patronujemy, przyglądamy się nieustannie, czyli kwestia szopy Waldka Deski. Waldek w ogóle zrobił jakieś lokalne jammy, czy jakoś tak, taką domową produkcję. W ogóle widziałem zdjęcia tego wszystkiego, takie ekologiczne jedzenie. Fajna sprawa, także polecam, wpadnijcie tam, poczytajcie, dowiedzcie się, o co chodzi. No polecam oczywiście Zeitgeist Movement, to troszeczkę tutaj z Occupy Wall Street i tak dalej, wszystkie tego typu rzeczy. Ja myślę, że to warta inicjatywa, żeby na nią rzucić okiem, żeby się zastanowić, o co chodzi. The Venus Project, myślę, że doskonała sprawa. Troszeczkę jakby świat się rozpędził już do pewnego momentu, że pewne rzeczy już z Venus Project zostały przerobione, jakby jest już technologia, żeby zrobić to lepiej, ale mniejsza o to, jakby ten cały koncept, żeby po prostu fajnie sobie funkcjonować w jakiejś takiej normalnej komitywie, jest naprawdę bardzo zacny i taki nawet techniczny, żeby się nie bać używania tej techniki. Bardzo miła rzecz, polecam serdecznie, żebyście sobie wpadli. Igor Witkowski, no człowiek, który pisze naprawdę ciekawe książki i robi naprawdę solidny research, to bardzo go polecam. Akademia Bosej Stopy, no to polecam tu w ciemno, proszę Państwa. Tam teraz są szkolenia i tam Artur Miński jeździ troszkę po Polsce, robi różne warsztaty i tak dalej, że to wpadnijcie na stronę, się dowiecie. Bardzo cenna inicjatywa. Kohabitat, no to normalne, że po prostu ważna sprawa, bo to jest dłubanie tych wszystkich urządzeń, robienie takiej społeczności na ten temat.
żeby móc ogarnąć różne urządzenia. Chłopaki ostatnio zrobili jakąś maszynę, która robiła prąd i coś tam jeszcze w ogóle. Jaki to też nie jest free energy, ale już tak naprawdę całkiem nieźle. No oczywiście Radio Paranormalium polecam bardzo serdecznie, które też retransmituje hiperprzestrzeń. Polecam oczywiście fraktalna.pl, bardzo serdecznie proszę Państwa. To jest ta impreza, której Radio na Fali patronuje. Polecam, a już za 2 miesiące zdaje się jakoś tak, czy będzie kolejny konwent wiedzy alternatywnej. Także gotujcie się do wyjazdu do Trójmiasta. Polecam też Pichontarium. Pichont zniknął na razie, ma jakieś tam swoje rzeczy, także pozdrawiam w ogóle bardzo serdecznie. Padnijcie do Pichontarium, zobaczcie co i jak. No i oczywiście Free Energy, rzecz, która jest myślę podstawą gatunku, klasykiem gatunku, czyli największą taką kolekcją informacji na temat Free Energy. Wszystkie rzeczy, które się aktualnie dzieją na świecie, cokolwiek się dzieje, tam znajdziecie, tam są wszystkie te informacje. Także to są rzeczy, które wspieramy jako radio, które hiperprzestrzeń wspiera, bo też jest to związane w sumie z tematami, o których tutaj mówię, często w hiperprzestrzeni, bo nie są to jakieś tematy takie z kosmosu wymyślone, są to rzeczy, które nas po prostu otaczają na co dzień. I to miło, że część z tych ludzi nas linkuje. Całkiem miła sprawa, całkiem miła. Tam jeszcze mamy troszkę więcej rzeczy na dole. Jest Czas Przebudzenia, oczywiście do Mikołaja Rozbickiego, z Altermedium. Też czuję się zwolniony troszkę z obowiązku takiego polerowania jakby spraw z Polski, no bo też Radio na Fali i w ogóle hiperprzestrzeń, czyli granie to, co ja mówię. Tak jak mówiłem, pochodzi granie głównie ze świata anglojęzycznego. Finalnie produkt jest w języku polskim, czyli normalnie podcasty, ale granie informacje, wszystkie te źródła raczej pochodzą z zupełnie innych miejsc. Wolę siedzieć tam, gdzie siedzę, tam, gdzie zbieram te wszystkie sprawy, bo jest to naprawdę inspirujące, bym powiedział. I to jest to, czego ja szukam. To, co stanowi początek hiperprzestrzeni, jak mawiał Timothy Leary, think for yourself and quest authority. Czyli myślmy za siebie sami i kwestionujmy autorytety. I to jest właściwie taka dobra droga, żeby czegoś się o sobie samym dowiedzieć, a w konsekwencji dowiedzieć się czegoś o świecie, który nas otacza. I myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie i było szalenie miło, że ten rok upłynął pod takim akcentem, tak jak poprzedni, i że tak fajnie się to wszystko pomontowało. I też miło być troszkę na outside, miło być z boku tego wszystkiego, nie być związanym z żadnymi mediami, czy to z Polski, czy spoza Polski. Po prostu miło jest być u siebie tak zwyczajnie. Zobaczymy, ten I Ching był taki dosyć ciekawy. Wygląda na to, że ten rok przemian się tak manifestuje i w I Chingu, i w wielu innych miejscach. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jest kilka pomysłów na kolejne hiperprzestrzenie, także dziękuję wszystkim Wam serdecznie za słuchanie tej audycji, tego podcastu przez ten kolejny rok, za bycie, towarzyszenie, za wspieranie i tak dalej, za wszystkie te rzeczy, które się tu dzieją, za w ogóle za dzielenie się swoim czasem przede wszystkim ze mną, że Wam się chce tego słuchać. To jest naprawdę miła rzecz z Waszej strony, naprawdę to doceniam. Peace and love, kochani, naprawdę wielkie dzięki. Miło jest się znaleźć w tym samym miejscu, w tej samej książce, na tej samej stronie, w tym samym zdaniu. A tu mam jeszcze telefon i odbieram samego księcia. Witam, książę. Dobry wieczór, rzutem na taśmę jeszcze tak, rzutem na taśmę. No. Z garścią cukru oczywiście. Otóż bo tak to fajnie, tak się fajnie zrobiło, tak dzwonili słuchacze, którzy słuchają nowi, starsi trochę. Taka świąteczna audycja. Koniec roku, wiesz. No ale fantastycznie wcelowałeś w takie naprawdę dobre momenty. No wiesz, pewna biedza zobowiązuje. Ja powinienem realnie celować te momenty, przynajmniej. To wszystko powinno być tak poustawione, ja nawet nie powinienem celować i tak właśnie jest. Ja wpadłem, pamiętam, z etykietą zdaje się w równo noc wiosenną, tak? Tak, dokładnie, to była przysilenie wiosenne, wtedy kiedy tu wszyscy biegną na Stonehenge. Dokładnie ten moment, tak, coś w tym stylu było. Nie, była równonoc chyba, no bo przesilenie to jest właśnie teraz, jest przesilenie zimowe i drugie jest latem. Nie, nie no, ale na równonoc też wszyscy chyba na Stonehenge jeżdżą. Równonoc to jest równonoc, no to nie jest, zwane chyba przesilenie. Nie. No nie, no nie, przesilenie to ale nie. Też takie, ale no, też taki moment astronomiczny poniekąd. To są takie 4 momenty w roku, generalnie przesilenie, aha, kiedy dzień jest najkrótszy, kiedy dzień jest najdłuższy i kiedy jest porówno. Tak, dokładnie.
To są momenty, które nas obchodzą. Indeed. Także cóż, no ja, to, ja tutaj, ja nie pamiętam od ilu lat słucham radia na fali, ale no nie no, śledzę losy, no i w koniec końców zaciągnąłem się też na pokład, także... Dokładnie. W roku, także ciekawy się też kończy. Co, co w ogóle myślisz o tym Ichingu, bo on taki konkretny, taki z jednej strony, jak słuchałeś, taki wiesz, że szykuje się duża polaryzacja. Zobaczymy, no będzie musiało dojść do jakichś, wydaje mi się, wiesz, bardziej radykalnych podziałów, nie? No bo to już jest wchodzenie, wiesz, jakby następnym krokiem jest wchodzenie do naszego ogródka. No co by nie mówić, no tak to wygląda de facto. Z butami. No i co zrobimy z tym faktem? Indeed, proszę pana. Bo to już tak powoli też tematy ewoluują, wiesz, już coraz bardziej takie zaawansowane, bym powiedział, one już się robią trochę takie, no może nie zaawansowane, ale jakby konsekwencja tego wszystkiego zaczyna się układać w jakąś większą całość, przynajmniej ja mam taką nadzieję. I ta większa całość niekoniecznie może być zjadliwa dla każdego. Jest, wiesz, coraz mniej zjadliwa właśnie, jakby coraz większej ilości ludzi objawia się to tak. Właśnie, wiesz, ta cała niewolnicza natura tego, czego doświadczamy. Bo, tak, tak. Jak to inaczej ująć? No wiesz, no nie, prawda jest taka, że nie chcę się, nie planuję jakby godzić wszystkich rzeczy na siłę, bo uważam to za jakąś chorobę psychiczną i myślę, że to jest, to doprowadziło do jakiejś szaleństwa na świecie. Taka próba, wiesz, przymusowego godzenia wszystkich rzeczy, żeby każdy był zadowolony, rozumiesz? To jest jakieś szaleństwo. No nie odczułem, wiesz, troski o to, że wiesz, ktoś się troszczył o to, żebym ja był zadowolony. Ale do czego zmierzam? Po prostu wydaje mi się, że jakby ilość wiedzy w pewnym momencie się weryfikuje i doprowadza do wniosków. Po prostu taki naturalny proces i jakby masz już własne refleksje, które są na tyle mocne, że już nie kupujesz wszystkiego i w tym momencie jesteś w stanie nawet tak stanowczo stanąć i powiedzieć: okej, guys, ta cała historia jest bullshitem. To jest coś, co ja odkryłem. Nie wiem, czy mam rację, czy nie, ale generalnie to nie jest bullshitem, bo to jest coś, co działa. Lub działa w połowie, ale generalnie działa. A tamto jest bullshitem. Wiesz, co chodzi? Jakby taka naturalna polaryzacja. What the hell are we talking about? No ja nie będę przeciągał, kapitanie, bo wiem, że tam już worek masz marynarski spakowany, więc... rzutem na taśmę, jak to ostatnia w roku, wiesz, hiperprzestrzeń, no to... Dokładnie, kolejna hiperprzestrzeń już w nowym astronomicznym roku, będzie słońce na horyzoncie, wszystko od nowa, księżyc stanie od nowa, wszystko już będzie w nowym roku. Business as usual. Exactly. Do jakich wniosków nie w ogóle doprowadzą te rozważania w hiperprzestrzeni? Co nowego się pojawi? Może u ciebie w ogóle coś się pojawi? Może u ciebie, drogi słuchaczu, się coś pojawi? Kto to wie? Kto to wie? A tymczasem czas skończyć tą audycję. Czas najwyższy. Indeed. Kłaniam się w takim razie. Kolorowych snów. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. To był książę Edward. Dobra, to ja więcej się nie będę rozwodzić na ten temat, bo nie ma co się rozwodzić. Są kolejne tematy do obgadania, że tak powiem. Jest taki plan, jest nawet parę takich pomysłów. Właściwie nie ma planu, jest kilka pomysłów i nawet sporo tych pomysłów na różne ciekawe tematy. Także dzięki jeszcze raz, kochani, wielkie za wspieranie. Dzięki wszystkim z was, którzy, nie wiem, linkujecie radio na fali i po prostu puszczacie te informacje dalej. Naprawdę fajna sprawa. O, jeszcze jeden telefon. Dobra, odbieram, bo to trzeba mnie odebrać. Witam, Kamilu. Witam serdecznie. Jak zdrówko? Ha, cześć, słychać mnie? Słychać ci idealnie. Jak zdrówko, szanownemu panu? Halo, halo. No, a teraz przestało go słychać. Oż. A teraz mnie słychać? A teraz cię słychać. No. Dobra, cześć, witam. Witam, jak zdrówko. No dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że u ciebie humor dopisuje i kurczę, audycja świąteczna, bardzo fajnie, bardzo miło. Właściwie ja to tylko, wiesz co, dzwonię, no podziękować za, wiesz, cały rok właściwie, jeżeli... ostatnia w ogóle audycja w tym roku. W ogóle cokolwiek jeszcze planujesz w tym roku, czy nie? Czy ty już... Ale nie, ja mówię o roku w ogóle astronomicznym. To nie jest rok kalendarzowy. Także za tydzień będzie normalnie, a za tydzień będzie już pierwsza hiperprzestrzeń w tym roku astronomicznym. Kamil gdzieś zmikta jakość tych połączeń w dzisiejszych czasach. No właśnie. No znowu zerwało. Co za historia. Co za historia, proszę państwa. A teraz... stań bliżej routera, nie wiem, wykonać jakieś magiczne sztuczki, cokolwiek.
Tak, to jest jak się nadaje z urządzeń mobilnych w dzisiejszych czasach. No, szarpie, dziwne dźwięki, słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje. Kamil, czy cię słychać? Kamil. Ciebie słychać teraz? No, ciebie teraz słychać. Wszystko jest okej. Okay. Stań gdzieś w jednym miejscu, gdzieś w konkretnym miejscu, żeby było słychać. Stoję, a tu szarpie. Nie wiem, już chciałem się na komputer przełączyć, no bo niestety musiałem z komórki. Ale okej, okay, dobra, jestem, jest słychać, także... No, to czekaj, no bo okej, okay, czyli w kalendarzowym roku jeszcze coś tam będzie, tak? Z tego, co powiedziałeś. Wiesz, kalendarzowy rok nie ma nic wspólnego z alchemią, ani z normalnym obrotem ciał niebieskich po sferach niebieskich, także nie należy się przejmować kalendarzowym rokiem. Kalendarzowy rok jest odliczenia podatków, a nie odliczenia czasu. No dobra, ale wiesz, to zdrać, powiedz to, bo pewnie wszyscy są ciekawi, kiedy będą jakieś, no wiesz, następne audycje, nie? No za tydzień będzie kolejna, zdaje się, jakoś tak, jak zwykle, w sobotę Hiperprzestrzeń, dokładnie. Rozumiem, bo wiesz co, bo z tego, co zrozumiałem, to mówisz, że robisz sobie przerwę jakąś świąteczną, tam tak, no nie wiem, może po prostu źle zrozumiałem w trakcie audycji, jak mówiłeś, że no nic, okej, okay, to fajnie, to dobrze, to dobrze. To, nie, jest taki to, ciekawy to będziemy pomysł, słuchać. Także jest ciekawy pomysł, który zamierzam wrzucić na ruszta i pojechać dalej z tym pomysłem, także spoko, proszę Państwa. No, ale generalnie to wiesz, skoro ostatnia audycja w tym roku, no to wiesz, jeszcze raz, ja z mojej strony bardzo dziękuję, bo ja właściwie cały rok ten słuchałem, no i poprzednie też już nie pamiętam od kiedy, no właściwie chyba od samego początku, więc jest to kawał czasu, kawał naprawdę fajnej informacji przekazujesz, no i kurczę, jak wejdziemy w historię, to naprawdę jest co słuchać i warto nawet czasami wrócić do tych pierwszych audycji sprzed 2-3 lat, żeby sobie znowu to przypomnieć wszystko. Chyba 4 lat, bo tam już takie... No, okej, okay, tak. 2000, no, no dobra. No już nieważne. W każdym razie chodzi mi o to, że wiesz, można skonfrontować to, co się przez ten czas nowego, wiesz, pojawiło, wyjaśniło, albo jakiś kontekst nowy znaleźć tego wszystkiego. Także jest naprawdę kupę fajnej wiedzy i w ogóle fajnie, że ludzie coraz częściej zaczynają dzwonić. No dzisiaj naprawdę sporo osób dzwoniło, po raz pierwszy zresztą nawet, nie? Także fajnie. Tak samo jak super udana synteza, no i oczywiście tak jak cały czas podkreślasz dokładka, którą właściwie powtarzam co chwilę sobie. No co ty? No pewnie. Jest, mam pomysł na kolejną nową taką krótką serię, ale to nie będę ci zdradzał, ale jest taki pomysł, żeby wykorzystać doświadczenia i z jednego i drugiego i zrobić zupełnie troszkę coś innego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, no to super, cieszę się. Także no, widzę, że idziemy cały czas do przodu i o to chodzi. No i tyle, no to słuchaj, nie wiem, pewnie się nie będziemy słyszeć przed świętami generalnie przez radio, także ja życzę... wiesz, udanych, ciepłych świąt, a w ogóle gdzieś wyruszasz na święta, czy zostajesz u siebie? Zostaję u siebie absolutnie w Londynie. Mam jakiś taki pomysł na ten czas, także kilka projektów na głowie, także anyway. Rozumiem, także miłych, ciepłych świąt, wiesz, tony prezentów, jakiekolwiek by nie były, tak żeby było po prostu fajnie i radośnie. No, także to ode mnie i od mojej rodziny. No, i spotkamy się pewnie w nowym roku, tak jak mówisz. Dokładnie, już w nowym roku, kiedy słońce wstanie na nowo i każdy dzień będzie już coraz dłuższy, nowy astronomiczny rok, kiedy wszystkie planety zmienią swoje położenie na niebie. Ja może jeszcze tak rzucę na te planety jeszcze, jak już tak jestem przy tym nowym roku, to szybciutko sprawdzę, kiedy... Także jest 23 dokładnie już będzie... 22 jest przesilenie, czyli 23 już będzie taki właściwy moment i zobaczymy, co się stanie na niebie 23, proszę Państwa, tu momencik, bo ja tu jak zwykle muszę... Czy będziemy mieli zamiast dnia noc, tak? To by było fantastyczne, no, to co opowiadałeś tam. No to by było, wiesz co, to jest taka moja ideal option, bym powiedział, taka idealna opcja i chciałbym, żeby tak się wydarzyło bardzo, bardzo, to by było po prostu no myślę, super. Że wiesz, tak, dokładnie, sporo osób by się przestraszyło tego, podejrzewam, mimo żeby trochę otworzyło oczy, w ogóle generalnie, wiesz, patrząc dookoła na nasz świat, także, no nie wiem, kurde, życzyłbym sobie i tobie i wszystkim słuchaczom, żeby, kurczę, jednak coś się ruszyło do przodu, no. No słuchaj, nie jest źle, tak czy siak nad nami jest, świeci ładnie Orion,
który jest w ogóle tak ustawiony, wiesz, bardzo jak piramidy w Gizie teraz, właśnie dokładnie w tym ustawieniu, także w ogóle jest taki, wiesz, ciekawy czas. Ale myślę, że to będzie ciekawy rok i że pojawią się ciekawe tematy, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyszło. Proszę no Państwa. Fajnie. Ja dziękuję, ja zwalniam już głos, bo chciałeś, znaczy zwalniam antenę, chciałeś już kończyć, także jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta dla Ciebie, dla słuchaczy, dzięki za danie mi jeszcze głosu na sam koniec, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w nowym roku, wobec tego, no cześć, pa. Dokładnie, dzięki wielkie za telefon, trzymaj się, to był Kamil, a ja już kończę, moi drodzy. Także dzięki wielkie za słuchanie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, dzięki za wspieranie audycji przez cały rok, cokolwiek się działo. Naprawdę rewelacja. No nie wiem, co powiedzieć, proszę Państwa. Nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Poza tym, że zobaczymy się oczywiście w nowym roku, czyli jakoś tak za tydzień. Znaczy zobaczymy się, usłyszymy się za tydzień już w nowym roku. Już dzień będzie coraz dłuższy, wszystko będzie coraz fajniejsze i coraz cieplejsze. Chociaż nie do końca, bo w Australii będzie wtedy szło na zimę. A tu będzie szło na lato. Tak czy siak, moi drodzy, dzięki wielkie za słuchanie, za tą obecność podczas tej długiej, wyjątkowo długiej hiperprzestrzeni. I zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń. Zatem peace and love, trzymajcie się. A właśnie, jeszcze pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium. Peace and love, kochani. Anyway, guys, anyway, znikam. Miłych świąt, miłego świętowania, fajnych prezentów, a już się zawijam. Dobranoc, proszę Państwa, i mam nadzieję, że będziecie mieli jutro szalenie miły, sympatyczny dzień. A